take me as I am. How can you see right through me? I've given you everything. Won't you just take me as I am? Take me as I am. Choking on my soul when I wanna go, poking on my head then. What I wanna name, what I wanna say, coming in assaulted. Halo, halo, witamy serdecznie na meczu Existence Esport kontra G9JB. Właściwie nie wiem, jak tą nazwę powinno się wymawiać. Z tego, co widzę, to GodJB, może GodJob,
Nie mam pojęcia, ale za chwileczkę startujemy z tym meczem. Pojedynek oczywiście BO3. Mapy to Deniuk, Deoverpass oraz Deinferno, także na pewno będzie ciekawie. No nie mamy tutaj takich standardowych map. Jeszcze widzę celowniki graczy, także szybciutko sobie to zmienimy i za chwilkę będziemy startować. Czekamy tylko, aż zawodnicy dołączą do meczu. Ja jeszcze na chwilkę się wyciszam i za chwilkę startujemy z tym spotkaniem. Proszę Państwa, już rozpoczynamy. Existence Sports kontra GodJB. Existence po stronie antyterrorystów. Kupione 5 kamizelek bez defuse kita. Wierzą, że tego BMS-a nie trzeba będzie odbijać na terroryści z 5 kamizelkami. No miejmy nadzieję, że uda się poprowadzić do zwycięstwa. Uda się zostać poprowadzonym do zwycięstwa przez Roya. Bo Roya tutaj dziś igluje. Na zastępstwo. Rozpoczęli już terroryści pod bombsite'em B. Podchodzą pod rampę. No Sebix jeszcze tutaj domyka od pleców. Także chyba całą piątką będą próbowali wjeżdżać szybko na bombsite.
Natomiast już tutaj broni się Bonbon. Royo daje jedno trafienie. Bonbon z jeszcze jednym fragiem. Oj, dwa piękne headshoty od Bonbona. Dziewiątka daje fraga. No i Fiejaik domyka tą rundę pistoletową. No Existence zaczyna dużo lepiej. Bardzo prosta obrona tej rampy. No miejmy nadzieję, że Royo pokieruje zespołem. Że drużyna Existence znajdzie się, a raczej wygra to spotkanie. No i wygra tym samym turniej, bo jest to przecież wielki finał. A zawodnicy antyterrorystów już na 5 pistoletach maszynowych. Kupione granaty terroryści z rundą Eko. 5 P250, co ciekawe. Flashu Bambiczka. No i jak na razie rozgrywają to powoli. Wiedzą też, że nie ma sensu wybiegać tutaj na pistolety maszynowe. A tymczasem Sebik zdaje fraga. Ten pistolet maszynowy prawdopodobnie odda kolegom. Chociaż nie, a jednak oddaje tą MP9 Bambiczkowi. No i terroryści no z otwierającym fragiem w rundzie naprawdę full eco właściwie. Oprócz tych 5 pistoletów zakupionych. A są to i tak najtańsze z pistoletów, które można nabyć, no oczywiście poza Glockiem, który mamy od razu po odrodzeniu się, ale terroryści bardzo mądrze, spokojnie wyczekują jakiegoś skrótu, a tymczasem Bonbon właśnie ten skrót, dokonał tego skrótu, zabija dwóch terrorystów, no i już 4-3 dla Existence. Robi nam się o wiele lepsza sytuacja niż na początku tej rundy. A Fiaj jeszcze namierza rywala. No i zostaje tylko Bambiczek oraz Sebik. Sebik przecież bardzo obity, Bambiczek również już obijany. On ma ten pistolet maszynowy. No ale ciężko mu będzie cokolwiek zrobić, wydaje mi się, w tej rundzie. Chociaż no Fiaik poobijany do 30 punktów zdrowia, a tutaj jeszcze Sebiks. Oj, Sebiks z Fiaikiem stanęli sobie razem na jednej pozycji, a Sebik z kolejnym trafieniem. Czemu nie ma info, że jest tutaj przeciwnik, a on na 13 punktów zdrowia zdobywa aż dwa trafienia. No i Bambiczek 1-2. Niedobrze się to poczuło dla Existence, ale Royo, nasz dzisiejszy prowadzący, daje trafienie. No i mamy 2-0 dla Existence, a terroryści, zobaczymy, czy zdecydują się na rundę Eko, czy będą chcieli grać już na fullu. No, na Nuke'u ważne są snajperki. Też nie tyle po stronie Terror, co raczej po stronie CT. I widzimy, że oni chyba te snajperki będą chcieli zakupić. Przynajmniej jedną snajperkę do tego kałasznikowi z pełnymi zestawami granatów. Dlatego mamy drugą rundę Eko. Kamizelka tylko u Sebiksa. 5 pistoletów, 3 teki, 2 digle. No wiemy, że te teki teraz są mocne. A terroryści wszyscy pod rampą. No Royo i Bonbon tutaj z pistoletami maszynowymi będą mieli naprawdę dużą rolę. Oj, ten granat może poobijać rywali. Royo z jednym, z drugim, z trzecim trafieniem. Dopiero Billy daje sobie z nim radę. Chociaż user już odpowiada. No i zostaje tylko Billy. Nie wiem właściwie, dlaczego mamy usera. On się po prostu tak nazwał. Okej. Okay. No i Billy podnosi ten MP9. Zostaje 1-2. Bomba zostaje podłożona. No i zobaczymy, jak to się potoczy, bo przecież on ma szansę jeszcze tutaj ugrać. Nie dostaje tym flashem, odwraca się od niego sprytnie. Wygrywa, nie! Fiejaik nie daje sobie z nim rady, on również, ale Billy daje trafienie. No i usłyszał już Anulara. Billy 5 HP na jego koncie, Anular daje fraga. Ale naprawdę bardzo bliskie te rundy Existence. No muszą uważać, bo rywal może wyhaczyć jedną taką rundę i zresetować ich finansowo, ale tak się jak na razie nie dzieje i całe szczęście 3-0 dla Existence. No i rywal, oj, ponad 7000 u każdego właściwie z graczy. Bambiczek potrzebuje tylko $50, żeby ten bank zapełnić. No i zobaczmy, jeśli teraz przegrają, to właściwie wszyscy oprócz Bambiczka, który zdecydował się na zakup snajperki, będą mieli pieniążki, żeby grać w następnej rundzie. No, u każdego ponad 2000, no oprócz Bambiczka, tak jak już mówiłem. Antyterroryści przekupili sobie broń, zginęli z tymi pistoletami maszynowymi. Chociaż problemem może być to, że zaczyna brakować granatów. No nie ma ich wcale aż tak dużo. User już bez granatów. Royo tylko z błyskowym oraz z granatem zaczepnym. A Anular tutaj na dworze. Musi bronić się sam. A terroryści właśnie na ten dwór zmierzają. 3, 4, właściwie chyba nawet 5 zawodników na dworze. I będzie to pełne wejście. Dobre, rzucone 2 zapalające. Chociaż ten do garażu chyba trochę chybił. No i te granaty niestety spóźnione. Chociaż ależ tam poobijani, ależ przeskanowani. Fiejaliko oraz Royo dają trafienia. A Zane tutaj zaskoczył w przybudówce. Zane z jeszcze jednym. User odpowiada i 3-2 dla antyterrorystów. Royo, no tutaj z respawnu CT nikogo nie widzi, powinien dać informację, zresztą słyszał też bombę plantowaną na bombsite B.
Łącznie lekko ponad 100 punktów zdrowia u dwóch zawodników God JB. Ale zobaczymy, czy to nie wystarczy, chociaż antyterroryści przecież mają bardzo dużo tutaj HP, ale Billy daje dwa fragi, Bonbon daje trafienie, no ale Zaki odpowiada i antyterroryści no są w tej ciężkiej sytuacji, o której mówiłem, że do niej może dojść. Brakuje pieniędzy, a gracze Terro, no, pół wyposażenie. Brakuje co prawda snajperki, ale wiemy, że snajperka w drużynach terrorystów ogólnie, a raczej po stronie terrorystów ogólnie nie jest jakoś zbyt potrzebna. Na Nuke'u oczywiście by się przydała, ale można grać również bez niej, a tymczasem antyterroryści, no, przekupione pistolety, granat zaczepny, dwa błyskowe, z uspem tylko user i zaraz powinni zorientować się terroryści, że krócony jest dwór. Zaraz prawdopodobnie usłyszą rywali, a tymczasem wchodzą na rampę. Nie wiem, czy spodziewają się tego, że rozgrywają rundę eko zawodnicy Existence. A tymczasem Royo tutaj zdążył poobijać Zayna. No, on sam nie stracił punktu zdrowia, także na pewno ta walka na plus. Chociaż Royo już obity do jednego HP i Zayn daje sobie z nim radę. Jeszcze Bonbon złapany przez Zakiego. Sebix daje dwa trafienia i zostaje tylko Anular, chociaż dla niego jeden frag. No, on ma kamizelkę. Warto by było jeszcze tutaj powalczyć, oj, Billy nie zauważył go przez te płomienie. Szczerze mówiąc, czasem jak sam na meczu próbuję to zrobić, to jest ciężkie zauważenie rywala przez płomienie zapalającego, czy też Mołotowa. No, ale w końcu ten Mołotow zgasł. I Billy daje fraga. 3-2. No i zawodnicy Existence zdecydują się na grę. Nie ma snajperki, może troszeczkę zbyt pochopnie podjęta ta decyzja, żeby na pewno grać. A tutaj widzimy już, że chciał, ale rzucił niestety zbyt wysoko tego smoka. Nie w ten koniuszek okna. Tutaj smok terrorystów wylądował i przeszkodził im w tym wejściu na dwór. No, Bambiczek jeszcze z dorzuconym jakimś granatem. Zobaczymy, gdzie on poleci. Na dwór poleciał ten granat. Także ląduje tutaj bardzo ładnie. Właśnie przy Feniksie. No, troszeczkę za szybki ten granat Fiejaika. A terroryści już z wjazdem na dwór. No, widzimy, że Zaki tutaj sunie po podłodze, nawet nie robi kroków. Anular mógł skanować przez tego smoka. Nie zdecydował się na to, no, chociaż tam kilka strzałów oddał. Ale mógł zrobić więcej. No i terroryści już zbiegli Feniksem. Już są na bombsite B. No i zaraz powinni namierzyć usera, chociaż on z jednym fragiem. Zaki bardzo poobijany, ale Bambiczek również daje fraga. 4-3 dla God JB, chociaż Bonbon daje jedno trafienie. Sytuacja nam się wyrównuje, a przecież poobijani terroryści. No ale Zaki, mimo tego, że 16 punktów zdrowia na jego koncie, to i tak daje trafienie. A Royo tutaj zaszedł w pozycję. Tylko szkoda, że nie było tam rywali. Bonbon daje fraga i zostaje tylko Sebix w sytuacji 1-2. No, Royo już zeskakuje do Venta. Spodziewał się tutaj przeciwnika, ale go nie spotkał. Mają bombę przed małymi drzwiami, a Sebix celowany. Zauważył już chyba rywala, który przechodził za Silos. No i Bonbon musiał tego fraga dać. Całe szczęście. Mamy rundę dla Existence Esports. 4-2. No tylko terroryści mają dalej pieniądze, żeby grać. Jedynie Sebix być może zagra z pistoletem maszynowym, może dostanie Kałasznikowa od Zakiego, czy też jakiegoś Galila. A oni tak, z rundą na fullu. Chociaż widać, że długo myśleli, co zrobić w tej rundzie. No i ostatecznie zakupili broń. Już po tym czasie, który zawodnicy muszą przestać na respawnie. A Anular troszeczkę zbyt agresywnie, aż chciałoby się rzec. No i Zaki powinien tam wykończyć przeciwnika. Jak nie Zaki, to nawet Sebix. A Royo już namierza rywala. Jedno ładne trafienie od niego. Oj, Sebix, ten granat może być zabójczy. Zayn daje fraga. 4-3 dla zawodników terrorystów. No i już cofają z tego dworu. Będą zmierzać pod lobby. I zobaczmy, gdzie wtedy się udadzą. Na razie spokojnie, po cichu. No widzimy, że user Fiaik tutaj na bombsite A. Bonbon cofa pod BSB, chociaż widzimy, że user też zeskakuje do Venta, jakby spodziewał się zejścia pod bombsite B. No zaraz się okaże, czy takowe zejście ujrzymy. A user już tutaj coraz agresywnie wchodzi do Feniksa. I zaraz może zaskoczyć rywali.
A oni już wychodzą na bombsite'a. Już mamy wyjście od drzwi. Zobaczymy, czy sprawdzą tutaj zawodnika. Fiejaik, no niestety z tylko jednym trafieniem. A tymczasem User, no tam walczył. Ten granat może poobijać rywala. Chociaż Bambiczek ucierpiał tylko za 10 punktów zdrowia. No i 2 na 3. A Bonbon, nie spodziewają się go tutaj. Bonbon daje jedno trafienie. Chociaż mocno obity, nie spodziewał się rywala na bombie. A User oj tutaj od Venta? Tak. Czy próbuje jednak zachować tą broń? Chyba będzie próba zachowania. Tak, User nie będzie odbijał tego bombsite'u. Zmierza na rampę. Tam będzie chciał tą M4 zachować. No miał bardzo mało HP. Rywali było 2. Bili z setką na koncie. Także raczej nie było szans, żeby coś tutaj ugrać. User zachowa tę broń. Nie będzie tutaj raczej problemów. 4 do 3. No ale Existence bez pieniędzy. Trzeba zagrać rundę eko albo forsować pod tą M4. Tylko petka u Fiejaika kupiona. No User oczywiście z tym, co zachował, z kamizelką, z M4. Jest również defuse, który może się przydać. No i zobaczymy, jakie terroryści mają pomysł na tą rundę. Właściwie taki jak na każdą. Także będą standardowo rozgrywać. I zobaczymy, czy uda się. Może nie tyle wygrać, bo na to są oczywiście dość małe szanse, jak zawsze w przypadku rund eko, chociaż polskie drużyny mają tendencję do przegrywania właśnie takich rund. Ale zobaczymy, czy uda się wyciągnąć jakąś broń. A przecież Royo już zaskakuje. Szkoda, że nie dał rady zdobyć tego trafienia. Anular no tutaj słyszał rywali. Oj, Anular dorwał przeciwnika. Bambiczek daje jednego fraga, no ale już jest broń zdobyta. HP nie stracili, User daje fraga. Ta MK się przydała, no ale dwie odpowiedzi. Pamiętajmy o Anularze. On wciąż ma kałasznikowa, on może zaskoczyć. A zawodnicy Existence będą odbijać ten BS. Bo podnosiłem 4. Nie, jednak chcą zachować broń. Jest to, wydaje się, mądra decyzja. Mieli co prawda defuse kit, ale brak tych kamizelek. Również no, czasu nie było dużo. Także dobrze, że te bronie zachowali. Będzie na pewno nie tyle większa szansa na wygranie kolejnej rundy, co raczej zachowają sobie trochę pieniędzy. Będą mogli dokupić granaty. No bo koledzy będą mieli na to dość małe szanse. Przecież tylko $1900 bonusy za tą rundę. No Roya nie będzie stać chyba nawet na M-kę z Kevem. No ewentualnie z samą kamizelką. I ta broń zachowana. 4 do 4. No robi nam się nieciekawy, szczególnie, że jest to mapa antyterrorystów. Także GOD.JB może mieć tutaj przewagę po stronie właśnie CT. No i widzimy, że gracze Existence grają. 1 kałasznikow, Famas u Bonbona, 3 M4. A tutaj szybkie podejście na rampę. Bambiczek próbuje skanować. No był właściwie blisko, żeby trafić Bonbona. Ale ten granat, oj, bardzo ucierpiał. Snajper terrorystów. Ale spokojnie, spokojnie gracze GOD.JB. Oni nie napalają się tutaj, nie starają się grać jakoś wybornie szybko. A tutaj Bambiczek wyczekał rywala, daje trafienie, dorzuca flesza, no i będzie wyjście na bombsite B. Oj, Royo, on tutaj ma niesamowite znaczenie. Obijał jeszcze Sebixa do 40 punktów zdrowia. No naprawdę świetnie to zrobił. To były właściwie tylko skany przez Smoka, no ale ile one dały. A Sebix, oj, przegrywa timingowo z Userem. Daje się zabić. No i tylko 2 terrorystów przy życiu. A Bambiczek już tutaj wychyla. Namierzył go Fiejaik. Bambiczek rzuca tam broń koledze. Chociaż teraz AWP dalej. No i przegrywa ten pojedynek. Nie oddał strzału. Zapomniał o naciśnięciu lewego przycisku myszy. No i aż 4 zawodników Existence przeżyło. Także jest to naprawdę bardzo dobry zwiastun na resztę meczu. A raczej na resztę tej połówki. Bo tylko teraz będą się liczyć pieniążki. Są 3 M4, AWP u Fiejaika.
Anular z Kałaśnikowem. Na terroryści tutaj troszeczkę przysnęli. Bambiczek z umpem bez Kevlara. A tymczasem Fiejaik już tutaj obity z Digla. Wie zawodnik terrorystów, że będzie w niego wcelowany Sniper Existence. Także na razie stara się nie wychylać. Ale terroryści dalej spokojnie. No grają mądrze. Nie starają się wjeżdżać na siłę. A Zaki, ależ on oberwał tym nade'em. Fiejaik daje fraga. No blisko było, żeby dorwał drugiego zawodnika. Ale tak się nie stało. Fiejaik z kolejnym trafieniem. No i są tutaj dwóch terrorystów na silosie. Już cofnął jeden z nich. Sebik zostaje. Chce tam sam walczyć ze snajperem. A tymczasem Bonbon jest zaskoczeniem dla rywala. Jeszcze tutaj na dachu jest Sebik. Już złapany przez Anulara. I zostaje tylko Bambiczek. Oj, a on tutaj zaskoczył. Gdzież on się skrył? Że nagle się tam pojawił. Nie wiem, ale daje trafienie. Podnosi M4, no ale brakuje tego Kevlara. O którym albo zapomniał, albo celowo go nie dokupił. No i Bambiczek dalej kolejnego fraga. Niby bez kawa, a jednak udaje mu się to. No i zostaje sam. Opuszcza grę Sebiks. Widać, że wywaliło go. Właśnie z mapy. No ale zaraz będziemy mieli przerwę. A Bambiczek chce zachować tę broń. Wie, że raczej antyterroryści mają bombę pod kontrolą. Zresztą czasu też już nie ma. No i Bambiczek zaraz powinien zostać złapany przez usera. Dobrze, że jeszcze przed końcem czasu, no bo wtedy oczywiście straciłby broń i nie dostałby pieniędzy. Ale mamy przerwę dla GodJB. No i już kończy nam się ta pauza, a jednak jest wzięta jeszcze jedna. Weź, Jarek. What's up? No i już zaczynamy. Zawodnicy antyterrorystów oczywiście na fullu. Terroryści no... Ni to z rundą Force, ni to z rundą na fullu. Chociaż Zane już dokupuje sobie Kriga. Z Diglem Zaki. Bambiczek ze Scoutem. Oj, ten granat pod Zakiego, no który oczywiście nie miał Kevlara. Nie miał nawet kamizelki. Tutaj naprawdę zrobił dużą robotę. Tylko 45 punktów zdrowia na jego koncie. Ale terroryści, tak jak wcześniej, spokojnie. No ten nuke naprawdę... pokazuje, że nie muszą wyjeżdżać gdzieś na siłę, a tymczasem Fiejaik z trafieniem. Sebik zdaje fraga! No i ucieka, ucieka tam zawodnik antyterrorystów, a tutaj Fiejaik! Kurczę, dlaczego on tak pobiegł? Dlaczego nie spodziewał się, że tutaj rywali? Chociaż Anular odpowiada, no ale Billy daje fraga i to będzie wejście na bombsite A. A antyterroryści przecież już zrotowali na B.
Bomba jeszcze podłożona na kurnik. A Sebix tutaj wyczekuje rotacji. User złapany! I Sebix z kolejnym fragiem. 6-5 dla Existence Esports. I zobaczymy, czy zagrają na fullu, no bo wszyscy oprócz Bonbona mają tutaj pieniądze, żeby grać. Tak, kupują. To zobaczmy, z jakim wyposażeniem zagra Bonbon. On tutaj... Ja ich rzucił, miałem 4, ale jednak Bonbon zagra z Deaglem, z kamizelką. No także antyterroryści na pewno mogą powalczyć w takiej rundzie. Nie jest to runda eko, nie jest to zbytnio runda force. Są tutaj 4M4, są te kevlary. Także jest to raczej runda na fullu, no jedynie Bonbonowi nie starczyło pieniążków. Tutaj Anular zaraz może namierzyć rywali, chociaż Billy tam chyba skrył się za ścianą. Oj, Bonbon, ależ on daje pięknego fraga. No i jest już 5-4. Jeszcze tutaj Zaki namierzył przeciwnika, ale z tego Deagla i tak oberwał. No i będziesz przyspieszenie na bombsite B. Oj, Royo, on nie daje sobie tutaj rady, chociaż jeden frag od niego. Jeszcze Bambiczek daje trafienie. Na całą akcję już zachodzi user. Dostałem prawdziwe niki, ale to zaraz się z nimi zapoznamy. A Fiaik zdobywa trafienie. No i 2-2. Boże, Billy ma tutaj dobrą pozycję. Oj, Fiaik z tym flashem. Billy się odwraca, ale zdążył zareagować. No i ginie również od usera zawodnik terrorystów. Ja już tutaj zapoznam się ze składami, bo niestety tego składu wcześniej nie otrzymałem. Także pierwszym zawodnikiem jest Kuba. Lub też w sumie Anular. Drugim graczem jest Mist. Trzecim Emil. Czwartym Fern. A piątym Royo. Że ja będę już teraz mówił poprawnie. No i z rundą eko zawodnicy GoDJB. 4 Desert Eagle, 1 Scout. Nagraczając terrorystę na fullu, chociaż również ze Scoutem u Emila. Lub też Bonbona. A Zayn już tutaj pojawia się za czerwoną. Może być zaskoczeniem. Piękny headshot od Zayna. No Royo zostaje sfragowany. I Zayn daje kolejne trafienie. No nie, Existence. Tak te rundy nie mogą wyglądać. Chociaż już daje fraga Mist. No i daje również nadzieję na to, że ta runda będzie wyglądała lepiej. Szczególnie, że Fern daje fraga. No i 3-2, a tutaj Zayn w wentylacji, trzeci frag dla niego. Trzeci frag w tej rundzie oczywiście. No Billy z kevlarem, z hełmem. 2-2, ale mają na pewno szansę zawodnicy GoDJB ugrać tą rundę. Widzimy, że na razie spokojnie. Bonbon już od kurnika. Namierzony tam Fern na górze. No i Zayn strzela Ace'a w tej rundzie. No naprawdę był niesamowitą pomocą dla swojej drużyny. Gdyby nie jego Ace, no ta runda nie zakończyłaby się tak. Tutaj Zayn... No musi coś odbindować. Tymczasem Bambiczek już wcelowany w garaż. Oj, Bambiczek z jednym trafieniem. Może mieć tutaj problemy. No najeżdża już Kuba. Chociaż jeszcze pomaga Zayn. No i tylko 3 terrorystów przy życiu. No to była oczywiście runda eko. A Zayn zaraz namierzy przeciwnika. Ależ on skacze. Prawie jak Zuchn. Jego prawy brat. Brakuje tutaj jednej litery. A ten granat pod Bonbona. 6 HP na jego koncie. Jeszcze Royo złapany przez Zayna, no i Zaki daje trafienie. No i ostatnia runda, a widzimy, że zawodnicy antyterrorystów dalej nie mają pieniędzy. No Bonbon oraz Kuba. Oni bez kasy. No i jest Famas u Kuby.
Mistrz z M4, no i z granatami. On tych pieniędzy miał trochę więcej. Bonbon z pistoletem maszynowym. AUK i M4 u kolejno Ferna oraz Rojo. Na terroryście oczywiście na fullu. Jedna AWP, 3 kałasznikowy, jedna M4. Full zestawy granatów, także naprawdę może być ciężko. A tymczasem już tutaj Kuba radzi sobie z jednym z rywali. Czy tam przebiegał Bambiszek do Feniksa, on obity do 14 punktów zdrowia. Naprawdę bardzo duże obrażenia mu zadane. A Billy już chce przebiegać do Feniksa, słyszał to na pewno Kuba. Powinien wiedzieć, co się dzieje, a tymczasem Rojo daje trafienie na pochylni. No i już tylko 3 terrorystów przy życiu, a przecież Bambiczek jest bardzo poobijany. Sebix również obity, ale daje fraga. Jeszcze jest tutaj Fern przy mainie, ale to Billy daje trafienie. No ależ obici zawodnicy terrorystów razem mają ledwo ponad 50 punktów zdrowia. A Rojo ma bardzo dobrą pozycję. Oj, nie spodziewają się tu chyba gracze od dworu. Chociaż namierzył go, wydaje mi się, Fern. Ale już ucieka. No i Billy daje fraga, mimo tego jak bardzo był obity. Rojo odpowiada. Podniesie tego kałasznikowa, ale wie, że tam nic nie ma. Bomba podkładana przez Bambiczka. 50 punktów zdrowia na ich koncie. Na koncie 2 zawodników terrorystów. Na gracze Existence niepoobijani. Ale miejmy nadzieję, że taką rundę uda się ugrać. A Sebix łapie rotację. I zostaje tylko Rojo. No w nim nadzieja. Nadzieja w naszym prowadzącym. Rojo, oj, nie widzi Sebixa. Powinien go za chwilkę namierzyć. Tylko czy ten wyjdzie z kurnika? Rojo fraguje Bambiczka. Aj, szkoda, że nie dał sobie rady z Sebixem. No i mamy 8 do 7 dla GodJB. A szkoda, bo wiemy, że ta mapa jest mapą antyterrorystów. A teraz... czy będziemy mieli pa... oj, udało się wziąć tą pauzę, że słyszymy się poza mniej więcej minutę. Już startujemy. Runda pistoletowa. Zawodnicy Existence z 5 kamizelkami, bez żadnych granatów, bez innych pistoletów. Zawodnicy GodJB również z kamizelkami, a tutaj już Sebix namierzony po headzie Zayn oberwał. Oj, no musi tam uciekać, nie może zginąć. A pod gniazdem zaraz pojawi się jeden z antyterrorystów. No już tam był obijany Billy. A tymczasem Zayn daje 2 trafienia. No Zayn już namierzony. No i Kacper daje trafienie. Jeszcze tutaj Fern męczy się z rywalem, ale ostatecznie zdobywa fraga. No i tylko jeden zawodnik przy życiu, a mianowicie oczywiście Bambiczek. No i zaraz zobaczymy, czy uda się tą rundę ugrać. A już Bambiczek obijany. Dostał tutaj headshota, także chyba bez szans, już na przeżycie. Wiem, że tutaj pogonili Bambiczka. Rojo zdobywa trafienie. No i mamy rundę pistoletową. 8 do 8. I zobaczymy, jakie tutaj wyposażenie zakupią. 5 pistoletów maszynowych, 3 maki, 2 MP7. Na antyterroryści z rundą Eko. 3 P250, 1 Desert Eagle. Billy z rundą full Eko. No i Uzaina również kamizelka, co ciekawe.
antyterroryści tutaj, stak na rampie. Oby gracze Existence nie szli właśnie w tamto miejsce, ale widzimy, że już poleciała linia smoków na outside'zie. Wybuchły nam te smoki, na tymczasem Anular już obijany. Oj, Billy z jednym trafieniem, Zaki z jeszcze jednym. Bonbon daje fraga. No szkoda, szkoda, że polegli terroryści. Bonbon daje trafienie. Oj, tutaj Billy nie ma kul, Bonbon również. Ale trafienia od niego. No i 3-2. Jeszcze był tutaj Bambiczek. Zostaje tylko Sebix, który przecież z Desert Eaglem. Widzieliśmy, że on tego Digla kupił. Reszta zawodników albo z P250-kami, albo też z USP-em, a Sebix już zamknięty od plesów przez Ferna. No niestety polegli. Poległ Kuba. Poległ również Mist. Ale myślę, że te bronie można przekupić. Tak, oni z kalasznikowami, a antyterroryści, no tutaj nie dogadali się. A Bambiczek dziwne podejmuje decyzję. Gra pistolety maszynowe bez kewlarów. Już tutaj poleciał smoke. On w linii smoków, no nie. Niestety nie zdążyłem puścić od razu. Musimy czekać, aż ten smoke się skończy. Bo inaczej, no zwyczajnie nic nie zobaczymy, ale widzimy, że Bonbon już daje fraga. Smoku, uciekaj. No jest. Wraca nam obraz, chociaż Sebix daje fraga, Zaki również. No ale odpowiada Fern. Fern z jeszcze jednym fragiem. On chce więcej, ma kałasznikowa pod sobą, ale on go nie podnosi. No i Sebix może rozdać jakieś magiczne headshoty z Digla. No właśnie to robi, Sebix, piękny frag od niego. A przecież tylko 12 punktów zdrowia na jego koncie. No i Sebix już tutaj wychodzi, podnosi tego maka 10, mimo wszystko nie ucieka, Sebix już namierzony, daje fraga Royo i daje fraga również Fern. No niestety znów polegli terroryści, ale i tak ich pieniędzy jest dość dużo, chociaż wydaje mi się, że Kubie oraz Mistowi trzeba będzie rzucić. Ale reszta zawodników spokojnie ma pieniążki, dokładnie tak, Mist dostaje swoje wyposażenie, Kuba również otrzymuje pistolet maszynowy. Na antyterroryści już z rundą na fullu. 2M4, 1 AUG. 2 AWP-y, co ciekawe, u Bambiczka oraz u Sebixa. Terroryści, no spokojnie, tak samo jak GodJB wcześniej. Tak samo gracze Existence. Będą tutaj grać powoli, grać spokojnie. No widzimy, że Sebix z AWP na rampie. A Bambiczek z tą AWP-ą chyba na dworze. Dokładnie tak, na dworze. No i poleciały smoki, poleciała znów chyba linia na dwór. Ale wyjście na bombsite, a... Oj, Fern, ależ agresywnie wyjeżdża z tego kurnika. Daje trafienie. Daje jeszcze jednego fraga Mist. No i mamy już 5-3. Zobaczymy, czy tej broni nie trzeba będzie sejwować, bo Bambiczek przecież poobijany. Sebix na gnieździe. Oj, ale Zane tutaj nie dostał tym granatem. Daje sobie radę z Mistem, no ale 6 HP na jego koncie, już chyba bez szans na zrobienie czegokolwiek. Sebix również bardzo poobijany, a wydaje mi się, że Existence mogłoby pogonić za rywalami, przecież Royo ma bardzo dużo pieniędzy, a oni schowani na respie antyterrorystów, także można by spokojnie za nimi pobiec, próbować tę broń wyciągnąć. Ale widać, że sami chcą zachować sobie swoje wyposażenie, gracze terrorystów. A Bambiczek, oj, jeszcze wybuch pozbawił go życia. O tego się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem. Ale spodziewałem się tego, że będziemy mieli prowadzenie Existence. I tak właśnie jest. 11-8. M4, 4 kałasznikowy. No, pełne zestawy granatów. A gracze CT? Z rundą? No, ni to na fullu. Sebix miał bardzo dużo pieniędzy. Dlatego gra z AWP i tak... Będziesz miał pieniążki w następnej rundzie. No są dwa karabiny. TZ-ka u Bambiczka. Oraz Billy z pistoletem maszynowym. Jest ta ściana smoków na outside. Chociaż niedokładna, a Sebix opuszcza mecz. No zostaje wywalony z powodu awka. Bambiczek daje fraga. Zane, Zaki, oni z trafieniami. Dobrze, że Fern odpowiada, no ale mamy i tak 2-3.
Mimo tego, że przecież Sebiksa wyrzuciło z meczu. No bo oczywiście stała ławka, ale... Ale wyrzuciło. Ale dwóch graczy CT na bombsite A. Także to może być przewaga dla naszych. No i widzimy, że Mist już tutaj spokojnie sprawdza miejscówki. Chodzi tutaj do okna. Ale Zane, no on jest wcelowany. Nie włącza skopa, żeby nie słyszeli tego zawodnicy terrorystów. No i namierza go już Mist. Daje fraga. No ale bardzo mało HP na koncie mają gracze Existence. Przydałoby się tą bombę podłożyć, żeby jednak coś tutaj było z tej rundy, nawet w przypadku przegranej. No i jest paka podkładana przez Ferna. Bambiczek już od Venta. No i daje fraga Bambiczek. Wszystko w rękach Ferna. Czy jemu uda się uklaczować taką rundę? No Fern wcelowany w małe drzwi. 60 HP na koncie Bambiczka. Nie ma Kevlara. Bambiczek zabity. Fern! Zobaczymy, czy mu się uda. Fern nie daje sobie rady. Oj, ale szkoda tej rundy. Szkoda, że nie udało nam się jej wygrać. Billy daje trafienia. Ma czas, żeby rozbroić bombę. 11 do 9 dla Existence. Ale mają pełno pieniędzy, żeby grać gracze terrorystów. A kupuje Galila. Oj. No kupuje Galila Mist. A szkoda, bo przecież miał bardzo dużo pieniędzy Royo. Chyba się nie dogadali co do tego, bo sam byłem zdziwiony, ile Royo ma tych funduszy. No ale jest 11 do 9. Szkoda tego zakupu. Zaki daje jedno trafienie. Szkoda, że Fernowi nie udało się zdobyć tego fraga wcześniej. No i spokojnie, spokojnie terroryści. 4 na 4. No przy 4 na 4 jest lepszą sytuacją dla terrorystów, bo gracze CT zawsze muszą jakąś pozycję odpuścić. Ale jak na razie spokojnie Existence. No bardzo mądrze. Tak samo jak przeciwnicy w pierwszej połowie. Tak i oni grają powoli. Wyczekują jakichś skrótów. No ale widzimy, że obydwu drużynom nie spieszy się do skracania. Jest to jak najbardziej dobra decyzja. Tylko zostaje już 45 sekund do końca tej rundy. Trzeba się będzie pośpieszyć. Mist już spalił przybudówkę. Wychodzą tutaj na BSA. Billy trafiony. Royo również dał fraga. 3 na 2. Ta bomba podkładana na gniazdo. No to była dość, wydaje mi się, głupia decyzja. Można ją było podłożyć bardziej otwarcie. A Sebiks już daje fraga. Chociaż on jest bardzo mocno obity. Oj, ten granat musi być zabójczy. No i Royo zostaje sam. Ale jaką on ma pozycję? Dlatego bomba jest podłożona na gniazdo. Royo, nie wychylaj. Prosimy, czekaj długo. No spalona jego pozycja. Royo daje jednego fraga, ale zabrakło mu i czasu, i punktów zdrowia, żeby sfragować również Zayna. 11 do 10. No jeden antyterrorysta przeżył, tych pieniędzy im brakuje. A gracze Existence no mają dużo pieniędzy, żeby grać. Royo tą broń na pewno rzuci. Już zobaczymy, czy będzie to snajperka, czy będzie to kałasznikow. 5 kałasznikowów, full zestawy granatów. U antyterrorystów gorzej. 5 czwórek, ale tych granatów brakuje. Zaki w ogóle bez granatów. U Sebiksa i u Billiego po jednym błyskowo-hukowym. No także nie jest to na pewno wymarzone ich wyposażenie. No i spokojnie, powoli. Bardzo dobrze to rozgrywają. On ma tutaj celowany w skrót dworu, no ale tam raczej żaden z antyterrorystów się nie kieruje. Ale dalej bardzo mądrzy gracze Existence. Nie ma co się spieszyć. Może masz takie info gruby, dlatego że... Przepraszam w ogóle za taką późną odpowiedź, ale... Miałem nie ten czat, nie wiem jakim sposobem. Można mieć inny czat, biorąc czat z kanału. Ale jest dwóch komentatorów, prawdopodobnie dlatego.
A Zayn, no... Jego życie kończy się. Zawodnicy God JB mają tendencję do wychodzenia, tymczasem Zaki daje dwa trafienia, Sebik z kolejnymi dwoma fragami i zostaje tylko Royo, który jest tutaj sfragowany przez Billiego. No God JB naprawdę rozegrało to dużo lepiej. A ja po tym meczu postaram się ogarnąć ten czat, bo no mam czat... O! Akurat w trakcie przerwy ten czat postaram się ogarnąć. Słyszymy się za minutę. Ja się dziwiłem, że na czasie tak cicho, a ja miałem to normalnie z live'a. Bez wiadomości. Ale teraz wiadomości już są, także witam panikę. Niestety trochę za szybko oczywiście Dexis, że GoGo Existence. Siema Igor. I jest dwóch komentatorów, także być może dlatego masz taki infogruby. A tymczasem 5 maków w rękach zawodników Existence. No i Royo, ale szybkie trafienie otwierające. Już mają 5 na 4, no i zaraz ten bombsite B powinien być przejęty. Chociaż Sebix, jest tutaj utrudnienie, mój Sebix! Daje dwa trafienia i tak mocno obija rywali. Billy już dobija jednego z przeciwników. Zostaje jeszcze Fern. Royo już poobijany. No i tylko Fern przy życiu. Raczej niewiele tutaj może zrobić. No już ten granat kończy jego przygodę. Także mamy 11 do 12. No niestety zawodnicy Existence zaczynają przegrywać. Miejmy nadzieję, że nie będzie to tak dalej wyglądało. Tymczasem już gracze Existence na fullu. 5 kałasznikowów. Granatów również nie brakuje. Antyterroryści, no, dwie M4, dwa kałasznikowy, jest również FAMAS, a tymczasem Bambiczek tutaj na blisko, daje fraga, zaskoczył swoją pozycją Ferna. No i już tracą jednego swojego zawodnika, gracza Existence. Nie jest dobrze. Szczególnie, że przecież GodJB z rundą przewagi. A Bi zaraz tutaj chyba wychyli na Mista, chociaż Mist daje sobie radę. Leciutko ucierpiał. No i Zayn tutaj dorzuca smoka na pochylni. A Bambiczek dość agresywnie przy drzwiach. Schodzi tam do Venta. Nie jest to zbyt dobra decyzja. Bonbon poobijany. Oj, ten granat. Chyba nie wylądował tak, jak miał wylądować. Mamy już smok przed kurnik, no ale niestety Zaki trzymał tego zapalającego. No i nie pozwoliło to terrorystom na wejście. Na kurniku Bambiczek, ale on nie daje trafienia. Gracze Existence już z otwierającym fragiem. No i jest zejście na bombsite beventami. No to był wspaniały pomysł. Bomba zostaje podkładana. No i 4 na 3. Sebik zdaje fraga na bonbonie, no ale on jest poobijany. I Mist odpowiada. Także mamy 3 na 2. No dalej przewaga jednego zawodnika. Mist tutaj zabity. No ale pamiętajmy, że zostaje jeszcze Kuba, no i tylko Royo przy życiu. No już smog na bombę. Kapaka rozbrajana! Royo daje fraga! Royo, uciekaj! Słyszę tutaj, że Zayn nie defuje. No i Zayn dopiero teraz łapie bombę. Royo! Zayn nie może zdążyć! Mamy rundę dla Existence Esport! A Zayn przeżył mimo wszystko. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. No tylko, że zawodnicy Existence mają bardzo mało pieniędzy. Że może być teraz ciężko. No bo mogą grać na galilach, na pistoletach maszynowych, chociaż są 3 kałachy.
Ale brakuje tam granatów. Mamy Galilau Bonbona, Fern, UMP-45. No i będzie wyjście na outside. Już terroryści wybiegają. Piątkowo tutaj na dworze, a Royo, ależ granat on dostał. Ale nie zatrzymują się gracze Existence. Pędzą tym Feniksem na dolny bombside, na bombside B. No już i od małych, i od dużych drzwi będą chcieli domykać, no ale Zaki, on nie może być niezauważony w takim miejscu. Zane jeszcze daje fraga. No i zostaje tylko Kuba, a on zostaje zabity. No naprawdę nie może to tak wyglądać. Mieliśmy naprawdę lepsze wyposażenie niż antyterroryści. No i mamy teraz przerwę dla zawodników GOD.JB. No i już rozpoczynamy gracze Existence z rundą Echo. No muszą uważać na te tracone rundy, bo jeśli teraz przegrają, no to będzie to już 14 runda dla GOD.JB. No i na pewno nie będzie to dobry zwiastun. A są kupione pistolety, nawet dwa Desert Eagle. Granat dymny u Roya z flashem Fern. No tylko, że już namierzony Royo, wyeliminowany przez Bambiczka. No ale Fern daje bardzo ładnego headshota. Będzie chciał tutaj zeskoczyć do przybudówki. No ale Fern namierzony. Również Zane daje trafienie. I tylko dwóch terrorystów przy życiu. No chociaż Zane bardzo poobijany. Prawdopodobnie dostali o tym info terroryści. No a Zane mimo wszystko daje trafienie. I daje również kolejne 6 HP na jego koncie. A on jest w stanie wyeliminować dwóch rywali. No tak nie powinno to wyglądać. No i Existence już na fullu. Miejmy nadzieję, że teraz już rozpocznie się ich granie. Że te rundy będą wpadać na ich konto. Jest 5 kalasznikowów. Są granaty. Gracze CTN oczywiście ze snajperką z granatami. A tutaj bardzo szybka runda. No Fern daje już trafienie, chociaż bardzo mocno poobijany. No ale pokazali wcześniej antyterroryści, że to tak naprawdę nic nie zmienia, że można zdobywać fragię tutaj Sebix, on może być zagrożeniem, może być zaskoczeniem. Sebix, oj, miał problemy i całe szczęście zdobywa tylko jedno trafienie. 4-3. Chociaż Fern bardzo poobijany. A terroryści w dwójkę w ciemni, a tutaj Bambiczek nie spodziewa się przeciwnika, chociaż Zaki daje jeszcze fraga, daje nadzieję. Royo z trafieniem i zostaje tylko Billy, podniesiony już przez niego kałasznikow. Spodziewa się tutaj Bonbona. Daje trafienie. Otwiera te drzwi, ale ma coraz mniej czasu. Ma full zestaw granatów. Royo daje się zabić. No i tylko jeden na jednego. Ale czekał tutaj już zawodnik terrorystów. No i zdobywa to trafienie. Także mamy 13 rundę dla naszego zespołu. Gracze Terro oczywiście zagrają na fullu, tych pieniędzy starczy, chociaż zawodnikom GOD.JB również jest to prawda jeden FAMAS, ale AUK 3M4, także ten FAMAS raczej nie powinien być problemem, ale brakuje granatów. No nie będą mieli jak dłużej się bronić, daje Fern jednego fraga, chociaż zdążył już wcześniej zginąć Mist. 4-4, no i Bambiczek jeszcze tutaj na rampie. A nie wiem, czy terroryści nie biegną na gniazdo. Dokładnie tak, będą chcieli wejść na bombsite A.
Pan Biszek słyszał kroki na drabinie. Już powiedział kolegom, co się dzieje. No i zajęty ten BSA. Oj, Bonbon, spójrz w dół. Tutaj Sebik pod nim. Bonbon daje fraga. Jeszcze węcie namierza rywala. Dorzucony tam granat do tego węta. No, Billy poobijany. A tymczasem daje tutaj strzał w nogę Fern. No i trafienie dla Roya. Jeszcze skanowany ten węt. Chyba będą starali się tą broń zachować. Dokładnie tak. Bambiczek oraz Billy. No zobaczymy, czy te karabiny uda się zachować. Jest AUG, jest M4. Granat i defuse kit oczywiście również się przydadzą. No Billy jeszcze wyciągnął AK. Spójrzmy sobie tymczasem na tabelę. 26 zabójstw u Roya oraz u Ferna. Na drużynie antyterrorystów Zayn z 27 trafieniami. No naprawdę, jeśli chodzi o fragi, to drużyny wyglądają bardzo dobrze. No tymczasem już jest 14-14. Dwie decydujące rundy. No zobaczymy, czy dojdzie tu do grywki. Jest to oczywiście pojedynek BO3. Następną mapą jest bodajże Overpass. A terroryści ze snajperką, z 4 kałachami. No ale tutaj Bambiczek dobrze się broni. Ginie Zayn, ale jest Bambiczek. Bambiczek prawie daje drugiego fraga. No i Sebik, ten granat może być zabójczy, chociaż raczej nie. Raczej tak się nie stanie. Miss zdążył uciec. Jeszcze tutaj Fern był wcelowany, no ale obrywa po głowie z USP. A Sebik z samym USP-em. No i Fern tam wcelowany w gniazdo. Bomba zostanie podłożona. No to jest na pewno plus, no ale Sebik daje sobie radę ze snajperem. No tutaj Bonbon czekał, ale nie doczekał się większej ilości rywali. Także zdobywa tego fraga. No i 2-2 Anular na dobrej pozycji. Oj, no już namierzył Sebiksa Bonbon. Świetny frag. I tylko Billy przy życiu. Oj, Billy, prosimy, nie ugraj tej rundy. Billy już tutaj od dużych drzwi. Billy z jednym trafieniem. Prosimy, Mist, trzymaj się tam na pozycji. Spalona jeszcze bomba przez Mista. Billy podnosi snajperkę i ucieka, zachowa ją. No ale jest 15 runda dla Existence. No widzimy, że Billy tutaj, przepraszam, Mist nawet mógł się spalić żywcem. I tak spalił tą bombę, ugrał tę rundę. No i co najważniejsze, jest 15-14 dla Existence. Ta runda może być decydująca dla przebiegu całej mapy. No są 3 kałasznikowy, Fern nawet ze snajperką. Oby poszło mu lepiej niż teraz, bo tych strzałów kilku nie trafił. 3 MP9 po stronie antyterrorystów, no to też na pewno będzie ich kłopot. Tak, user to Mist, dokładnie tak. Ale... A Sebix już daje fraga, ale grają na fast capie, ponieważ był jakiś błąd z serwerem. Dlatego user to Mist. A tymczasem Bambiczek daje fraga, odpowiada Mist. No i Zaki, oj, on może być tutaj niespodzianką. Dlaczego nie sprawdza tego Mist? 4-2, patrzę ze strony GodJB. No i Bonbon nie daje sobie rady, zostaje tylko Fern, który ma przecież AWP. Fern, no zaraz powinien namierzyć Zayna. Fern z jednym fragiem, ale nie daje sobie rady z Zakim. 15-15, no i będziemy mieli dogrywkę. Na tej mapie, na Dyniuk. Także naprawdę zaczyna się bardzo ciekawie. A tutaj widzimy, że po 16 tysięcy na dogrywkę. Także naprawdę... No full możliwych pieniędzy. Antyterroryści bez snajperki, co ciekawe. Gracze Terro na tą snajperkę się zdecydowali. I gracze Terro. 4 kałasznikowy, 1 AWP, oczywiście Existence po stronie terrorystów. A gracz niestety, tak jak już mówiłem, bez snajperki. 1 AUK u Zayna. Także zdecydował się na broń z przybliżeniem, no ale nie na snajperkę. No i spokojnie, powoli rozgrywają tę rundę. Bomba leży sobie przed kurnikiem.
I terroryści już zdecydowali się na jakieś przyspieszenie. Tutaj pod BSMW Mist oraz Fern. Namierzony Zane, no ale nie dają sobie z nim rady. Dopiero Mist reaguje na zostało mu przecież tylko 2 punkty zdrowia. No i 4 na 4. Lepsza sytuacja oczywiście dla terrorystów. No teraz już bombside jest do odbijania, także nie można mówić o lepszej sytuacji. A Sebik, Zaki, oni dają fragi. No wszystko zależy w tej rundzie od Bonbona i od Ferna, on znów się myli. No i Bonbon nie daje sobie rady z żadnym z rywali. Mamy kolejną rundę dla Godi od B. No i widzimy, że Royo decyduje się na drastyczne środki. A raczej wszyscy terroryści, prawie wszyscy decydują się na drastyczne środki. Mist oraz Fern z kałasznikowami. No Bonbon, Kuba, Royo, oni z P90. Tutaj chcieli zeskoczyć do wentów, no nie wiem co robi Kuba. Zagubił się gdzieś w dymie. No i mamy już wejście na bombsite B. Bambiczek daje fraga. Bomba podłożona, no ale trzeba ten BS utrzymać. Billy jeszcze daje fraga. No musi tutaj kryć się dość długo Mist. Bonbon jest od okna. Jeden frag dla niego. No Mist tam jeszcze walczy z rywalami. Przecież zajnobity. Billy również. Bonbon w oknie. Tylko jeden frag dla niego. No i kolejna runda dla GodJB. No, pamiętajmy, że rozpoczęli oni po stronie antyterrorystów, także też po tej stronie teoretycznie łatwiejszej. No i muszą gracze Existence zdobyć chociaż tę jedną rundę, żeby potem dużo łatwiej im było walczyć z rywalem. Bonbon z P94 kałasznikowy na gracze CT z dwoma kałachami. Jedno AWP, M4 AUG. No i już szybkie wejście na bombsite B, no od dawna nie widzieliśmy nic innego. A już ginie Fern, Bambiczek, Zane z trafieniami. O, no i widzimy, że Fast Cup ma ten sam problem. Wiecie co? Rozumiem, że skończyła się tamta mapa, ale... Ale dlaczego ja tego nie widzę do końca? I przestawia się overpass. W każdym razie, moi kochani. No co, no? No, koniec. GodJB wygrało pierwszą mapę. No i... No i tyle. Że my już łączymy się z Overpassem, który jest drugą mapą tego pojedynku. I słyszymy się za kilka minut.
A, serwer poszedł się walić. I coś widzowy. Straciliśmy połączenie z serwerem, bo został wyłączony.
No i już rozpoczęliśmy rundę nożową. Zobaczymy, po której stronie rozpoczną zawodnicy obu ekip. Na razie, no bez żadnych strat. Jest to już druga mapa. Przypomnijmy, że pierwszą Existence przegrało po dogrywce. Nie wiemy właściwie jakim wynikiem, ponieważ końcówki nie widzieliśmy. No tymczasem przegrywają już raczej nożówkę. Chociaż mistrz zabił jeszcze jednego gracza, obił drugiego. No i GOT JB po stronie antyterrorystów. Existence jest po stronie terro. I zobaczymy, jak skończy się ta pistoletówka. Zayn zakupił tutaj Zeusa. Oj, no chyba był to przypadkowy zakup. Cztery kamizelki oprócz tego na terroryści. Znów na pięciu kewlarach. Bez hełmu oczywiście. Już na placu zabaw w piątkę. Tymczasem Sebik zdaje jednego fraga. Sebik z kolejnym trafieniem. Nie mógł zrobić więcej, no ale to i tak dużo. Tylko trzech zawodników Existence przy życiu. No ale Zayn, on już oberwał tutaj po headzie. Zayn, no i nie trafia tym Zeusem. A może trafił? Bo Fen tylko 4 punkty zdrowia na jego koncie. A tymczasem Mist odpowiada i mamy 2-2 na Mist z tą bombą. Pędzi na bombsite B. Obydwóch przecież graczy antyterrorystów na B-sie górnym. Na gracze Existence już będą zajmować. Bomba podkładana, Royo zabity. No i zostaje tylko Mist. USP w jego rękach. 8 kul w magazynku, no ale Mist daje fraga. I namierzył Billiego. Oj, Mist, nie musisz pikować, nie ma takiej potrzeby. Mist bejtuje przeciwnika. Na Billiemu kończy się czas, brakuje defuse kita. No i Mist pięknie to rozegrał. 4 trafienia w tej rundzie pistoletowej od niego. I naprawdę wyglądało to niesamowicie. A gracze antyterrorystów z rundą eko kupione tylko lepsze pistolety. Ja tutaj włączę sobie podgląd na czat. 3P250, 157. No bili z rundą full eco. A terroryści z szybkim wejściem na bombsite A, z tego co... na bombsite B, z tego co mi się wydaje, przepraszam. No ale oślepieni! Chociaż tutaj i tak Mist robi więcej na fleszu, niż on nic CT bez flesza! Mist, Fern! No oni dają te trafienia. Również Kuba. Jeszcze Bonbon daje fraga i tylko Zayn przy życiu. Któremu nie pozostaje raczej nic więcej, jak tylko postarać się wyciągnąć jakąś broń. No ale ten skok nieudany. Oj, Bonbon! Czemu on nie sprawdza takiej pozycji? No i Zayn ma maka, ma jedno trafienie, ale raczej to będzie na tyle. Chociaż stara się tutaj jeszcze coś wyciągnąć. No ale już sfragowany przez Mista. 2-0 dla Existence Esports. Rozpoczynają tą mapę dużo lepiej niż rywale. No i miejmy nadzieję, że tak to się dalej potoczy. A gracze CT znów z rundą eko, chociaż może to podchodzić pod delikatnego forsa, no ale tych pieniędzy na następną rundę będzie oczywiście. 4 pistolety, skautu Sebiksa z kamizelką Zayn oraz Billy. No i znów wejście pod bombsite B, i tutaj Fern oślepiony flashem swojego kolegi. A Zaki jest tutaj przy monsterze, może być zaskoczeniem Zaki, ależ ten flash od bambiczka był tutaj potrzebny. No Zaki nie może zrobić nic więcej, również Mist pomaga. Ale jeszcze w smoku jest Billy. Oj, Billy! Czemu oni go nie sprawdzają? Billy daje 2 fragi. No i zostaje tylko Fern. Tylko Fern przy życiu. Czy jemu się uda to ugrać? Oby. Ale zeskakuje z gniazda Sebiks. Wie, że oni mają bombę. Że nie muszą tutaj walczyć na blisko. A szczególnie, że Sebiks ma przecież skauta. No i Zayn ginie. Oj, Sebiks zostaje sam. Fen sprawdza wszystkie pozycje, no powinien wiedzieć, że to zawodnik, który zeskoczył z gniazda. Czy będzie kosa? Sebiks. Aż on się bawi tutaj z Bonbonem. To Bonbon rzuca smoka, wkładzie w tym smoku. Sebiks, co on robi?
Ja widząc takie akcje, zastanawiam się, o co chodzi. Zawodnik najpierw mógł zabić gracza terrorystów. No pomijam, że ugrał oczywiście rundę Crash Existence. No ale... chodził za nim z pistoletem, najpierw chyba też z nożem. Potem nie zanurzował go w smoku, kiedy podkładał bombę, nie zabił go również z USP-a. No i ostatecznie przegrał ten pojedynek na Monsterze. A tymczasem Zane już fraguje Mista. Nie obił go zbytnio Mist, no ale mimo wszystko Royo radzi sobie spokojnie z przeciwnikiem. No i 4-4. Oczywiście, jak już dziś wspominałem, gorsza jest to sytuacja dla graczy antyterrorystów. A tutaj Anular chyba oberwał tym skanem z AWP za 6 HP? Nie wiem, nie wiem. Tutaj już jest Bonbon. Oj, Bonbon ma problemy, chociaż daje sobie ostatecznie radę z Zakim, no ale bardzo poobijany. Jest tutaj Bambiczek, pikuje z wody. Muszą go dojechać gracze Existence. Bambiczek, oj, Bonbon prawie ginie od tego granatu Kalegi. Tylko jeden punkt zdrowia na jego koncie. Szkoda, że Bambiczek dał fraga za WP. No tutaj Sebik z trafieniem. Wiedzą już, że dwóch antyterrorystów jest od CT. Nie wiem, czemu Fern nie korzysta z tych granatów, które ma tutaj w ekwipunku. No ale Billy daje trafienie i tylko Fern w sytuacji 1-2. Oj, no i bomba jest rozbrajana. Nie, jeszcze nie była rozbrajana ta paczka. Daje fraga Fern. Fern nie zdążył, a szkoda. No i ta runda przegrana przez Existence. No 4-0 to już by był naprawdę świetny wynik. No ale Fern i tak zrobił dużo. Szkoda, szkoda, że nie spodziewali się tej podsadzki. A tymczasem gracze antyterrorystów, no na fullu, ale granatów właściwie nie ma. Dwa błyskowo-hukowe, jeden dymny i jeden zaczepny. No i u dwóch graczy kamizelki bez hełmów, a terroryści na konkretnym fullu 5 kałasznikowów, pełne zestawy granatów. Czyli naprawdę, mimo tego, że przegrali poprzednią rundę, to w tej mają dużo lepsze wyposażenie, a tymczasem Bambiczek daje trafienie. No i już Godiot bez przewagą. A terroryści dalej spokojnie. Chociaż Zane z kolejnym fragiem dla graczy CT. No i Roy odpowiada, ale Billy daje trafienie. No i jest 4-2. Gracze GDB mimo braku tych granatów i tak wygrywają aimowo w tej rundzie z zawodnikami Existence. No ale Roy i Kuba mają bombę, mają granaty, mają dwa dymne. No chociaż Zane już zaskakuje i zostaje tylko Kuba. No w nim nadzieja w tej rundzie. Chyba spokojnie, powoli. Wie, że nie ma co się śpieszyć. Chociaż tylko 30 sekund do końca tej rundy. Ale zaraz powinien namierzyć Billy'ego na samochodzie. Oj, nie widział rywala. No Billy pierwszy zauważył Kubę. I jest trafienie dla graczy antyterrorystów. No i zawodnicy Existence nie mają pieniędzy, żeby grać. Fern być może rzuci po pistolecie. No i ostatecznie Bonbon z Desert Eaglem, P250 u Roya, Deagle u Ferna, dwa Glocki, Wabik u Anulara, no jest również granat błyskowo-hukowy. A tymczasem już agresywnie na długiej Sebix, on powinien zostać złapany, no i Roy obaje fraga. Fern powinien tą MK otrzymać, on ma przecież Kevlar z hełmem, ale być może to była jego decyzja, że on chce grać z Deagla, a ten granat... Oj, ależ on dużo zrobił. Minus 50 HP na koncie Kuby. Ginie również jeden z graczy Existence. Ale pamiętajmy, że ma jeszcze, mówię, 4 Mist. Mist daje trafienie. Dał się zaskoczyć Zane. No i 3-3 ta runda jak na razie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Szkoda tego granatu, który tam poleciał na długą. No ale teraz już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. A tutaj jeszcze kałasznikow podniesiony przez Ferna. No Zaki dalej na bombsite B.
Gambiczek tutaj z kontrolą, to ale ta terroryści będą podchodzić chyba właśnie pod Wombsite'a. Że od Bambiczka oraz od jego kolegi, Billiego, może sporo zależeć. A Fern już namierzył głowę rywala, no ale Bambiczek daje dwa fragi i Bambiczek z trzecim. No to była jego runda. 3 do 3. No ale pamiętajmy, że GodJB jest po stronie antyterrorystów. No i gracz Tero już na fullu. 5 kałaszynkowów. Są te granaty. Zawodnicy CT. Oj, Zane chyba znów gdzieś tam poszedł. Dokładnie tak. Co z tego, że jest to finał turnieju. Zawodnikom antyterrorystów już czwarty raz zdarza się tutaj zniknąć. Także w czterech będą bronili tych bombsite'ów. No i Zaki tutaj już wyrzucił się z granatów, a niewiele medały na ten flash, tym bardziej. Widzimy, że Mist już tam chciał wychylać galerię, chociaż powstrzymał się. No i spokojnie, powoli gracze Existence. Zain podnosi Digla. Tego zachował chyba jeden z kolegów, a tymczasem Zaki już ginie. Chyba pokazał swoje prawdziwe oblicze. Oj, no zły ten smog od Ferna. Ale podkłada już bombę Kuba. No i nie spodziewali się na monsterze Bambiczka. Chociaż on sfragowany. 4 na 3. No i teraz tylko utrzymać ten bombsite. To już powinna być łatwiejsza robota. Bill jeszcze na gnieździe. Zaraz powinien zostać namierzony. Daje sobie radę Bonbon. No i dwóch graczy CT od respa. I znowu ta podsadka, która wcześniej nas prześladowała. Oj, czemu Fern nie radzi sobie z takim fragiem? Zapalający na galę. No ale coraz mniej czasu. Cebix chce broić tą bombę na raz. No ale jest tutaj Bonbon z trafieniem. Zane go nie zauważył. Wcześniej, a Zane, no był bliski, żeby zdobyć 3 trafienia, ale Royo ostatecznie wytłumaczył mu, kto tutaj wygrywa rundę. Kto kogo powinien zabijać. No i mamy kolejną część potrzebną do zwycięstwa na tej mapie Existence Esport. No już 25% celu oczywiście na tej mapie, bo do wygrania meczu potrzebna by była kolejna mapa. Zabrakło niewiele. A tymczasem z rundą na fullu graczy antyterrorystów, no chociaż nie do końca, tymczasem Zane daje fraga. Odpowiada już Bonbon. Ginie Bambiczek, który chyba z rundą eko. Mamy smoke na kładkę, Bonbon daje trafienie, nie wykorzystał Sebik swojej broni. A tutaj w smoku jest Zaki, Zaki daje fraga. Zaki, no całe szczęście, nie zdąży fragać drugi raz, chociaż Billy odpowiada. On ma przecież kamizelkę, o tym kałach w jego rękach. Na pewno może być zabójczy. No i 2 na 2. Zane tutaj pójdzie od wody. Royo chyba się go nie spodziewa, chociaż już wyjmuje kałasznikowa. Ale Royo obraca się w złym momencie. Royo, prosimy, spójrz na galerię. Chociaż daje fraga Zane. No i zostaje tylko Fern. Fern z jednym. Fern, no może uratować tą rundę. Jest od niego granat błyskowo-hukowy. Obrócił się Billy. Fern, spójrz na kładkę. Fern, ależ wyciągnął granat w złym momencie. Fern czeka na przeciwnika. Fern musi to wygrać. Czy zdąży Billy? Chyba zdąży. Ale szkoda, że w ten sposób przegrywamy taką rundę. Ale niestety stało się. I przez to teraz Existence musi grać rundę eko. 5 pistoletów, 3 Desert Eagle. 250 oraz tek. No kamizelka u Roya. Kamizelka nawet z hełmem u Ferna. A tutaj już oślepiony Bambiczek, który chciał pikować z AWP na midzie. No wie, dał info, że tam jest coś więcej. Bambiczek nie trafia prostych strzałów. Z P2000 z kolei mu siadło. No i podnieśli snajperkę. Anular! Oj, szkoda, że on misuje taki strzał. Zostaje jeszcze Fern. Podnosi kałasznikowa. Nie ma tej bomby, a już na plecach jest Zaki. No i Zaki musiał tą rundę skończyć. 5 do 4 dla GodJB.
No i zobaczymy, jak teraz będą walczyć. No chętnie bym przekazał, że... Stream jest przecież z GoTV. Także mamy opóźnienie. No i miejmy nadzieję, że Existence będzie walczyło tutaj na fullu. Tymczasem Sebix już schowany za drzewkiem. Sebix zdaje jednego fraga. Oj, ten granat, ależ tutaj poobijany Kuba. Jeszcze ginie Fre... Przepraszam, Bonbon. Jeszcze Zaki z jednym fragiem. Na balonach Fern. On z jednym trafieniem, ale jest tutaj Sebix. Jeszcze jeden frag dla Ferna. No on naprawdę dzisiaj w dobrej formie, a Fern... Oj, szkoda, że nie ma tego zabójstwa. Chociaż ostatecznie Billy sfragowany. No i Fern. 1-2. 23 punkty zdrowia na jego koncie. Jest Kevlar. Ma również Kałasznikowa, także może spokojnie walczyć. No smoke na bombę. Ewentualnie na odcięcie którejś z pozycji. A bomba oczywiście na plecach. Widzimy, że Zayn na bombsajcie A. Bambiczek tutaj na bombsajcie B. Nie chce wracać na gniazdo. Nie chce korzystać z tej snajperki. Czeka za BS-em, licząc na to, że Fern nie sprawdzi takiej pozycji, ale wydaje mi się, że... raczej pozycję powinien sprawdzić. No przecież wie, że raczej jest tylko jeden gracz na bombsajcie. Że powinien się go spodziewać właśnie w jakimś miejscu, gdzie można się łatwo schować. A Bambiczek tym granatem. Pięknie, niczym Kobe, ale zdążył podłożyć bombę Fern. No także jest to bardzo dobre dla Existence, a Bambiczek jeszcze nie może znaleźć paczki. Miałem nadzieję, że nie zdążą jej zdefować gracze antyterrorystów, ale tak niestety nie było. No pieniążków brakuje drużynie Existence. Dobrze, że ta bomba została podłożona. To już jest trochę więcej pieniędzy. Dobrze, że ułasił się tutaj na fraga. Granata. Jeden z zawodników antyterrorystów. No i mimo wszystko na fullu gracze Existence. Cztery kałasznikowy. Galił Bonbona. No on również z pełnym zestawem granatów. Na terroryści raczej pod bombsite B. Galerię zajmuje już Fern wraz z kolegą, a Bambiczek wcelowany w monster z tych beczek. Oj, granat, ależ on może być niebezpieczny. Obity do 61 punktów zdrowia Mist. Drusony tutaj smoke, ale nie wiem, czy spodziewa się Bonbona Bambiczek. No niestety daje trafienie, chociaż odpowiada już Mist. Na galerii Billy, chociaż nie daje sobie rady z przeciwnikiem, ale już kończy. No i Royo daje jednego fraga. Ważne, żeby tą bombę podłożyć. Royo daje trafienie. Bomba leży. Tylko Royo chyba nie spodziewa się pleców od Monstera. Dokładnie tak. No i zostaje sam Kuba. Miejmy nadzieję, że jemu uda się tą rundę uklaczować. Spodziewa się tutaj Zakiego od wody. Oj, Kuba, musisz to zrobić. No niestety Zaki również sprawdza pozycję. I mamy kolejną rundę dla GoDJB. Już 7-4. Nie, terroryści mają coraz więcej pieniędzy na swoich kontach. Terem czwórki. Jedna AWP po stronie GoDJB. No terroryści znów na fullu, a tymczasem daje trafienie Kuba. Także jest ten frag otwierający, na który na pewno przyda się. Przyda się wreszcie rundy. Więc terroryści już bez jednego gracza, chociaż wiemy, że oni takie rundy potrafią ugrywać. Przecież na poprzedniej mapie grali często bez swoich kolegów, którzy wychodzili. A tymczasem Bambiczek, no całe szczęście bez fraga, ale poobijał tam rywala. Jeszcze ginie Mist. Oj, Bambiczek, czemu on dalej żyje w tym BS-ie? I czemu on wycofuje? Całe szczęście Fern dopadł tego fraga. Billy odpowiada, jeszcze Sebix z kolejnym fragiem Sebix. No i tylko Bonbon, który tutaj domyka od długiej. No ma dwa granaty błyskowo-hukowe, jeden zaczepny. 100 punktów zdrowia na koncie.
Nie ma żadnego snajpera w teamie antyterrorystów. Już namierzył rywala. Oj, szkoda, że przegrywa tutaj timingowo. No i 8 do 4 dla GodJB. No i terroryści, zobaczymy, czy kupią. Jest tutaj... No niby runda eko, chociaż... Chociaż i tak są kupione pistolety maszynowe, są również kamizelki. Też kamizelki z hełmem u dwóch zawodników, no ale i tak starali się tutaj do 2000 zrobić zakupy. Już szybko na środku. Zaki tylko z jednym trafieniem. Całe szczęście, że nie wpadło tych fragów więcej. No i Billy, od niego będzie wiele zależało. Royo zabity. Ale odpowiada Fern. No i bomba zostanie podłożona. Wiem, że Sebix tutaj od toalet, od pleców zachodzi również Bambiczek. Muszą na te plecy bardzo uważać. Zajn oczywiście od CT. No i zostaje tylko Fern, który zabity. I 9 do 4 dla GobJB. No ale tak jak mówiłem, jest to oczywiście mapa antyterrorystów, także nie ma co tutaj się zamartwiać. Miejmy nadzieję, że Existence jeszcze po stronie CT zrobi comeback. Że pokaże się z troszkę lepszej strony niż tutaj po stronie terrorystów. A gracze Existence oczywiście na fullu. Pełne zestawy granatów, no wszystkich oprócz Ferna. Który ma AWP. Ma również Kevlar z hełmem. A tutaj Sebix agresywnie na długiej. Oj, ten flash nie oślepi go, ale Bonbon wie już, gdzie jest rywal. A Royo też namierzył przeciwnika. No tam Bambiczek widzieliśmy, że oberwał lekko. Sebix złapany przez Bonbona. No to jest bardzo dobry początek rundy dla drużyny Existence. No i tylko 4 antyterrorystów przy życiu, a tutaj był boost na tej palecie. No ale dwóch zawodników GobJB. Bombsite, a tutaj również widzimy boosta. Oj, Royo podsadzony. Royo widział tam Bambiczka. Ależ sprytnie to zrobili. No wiedzieli, że było tam dwóch antyterrorystów i podsadzili się na galę, a Zane w besie. Jeden frag dla niego, nie może zdobyć więcej i całe szczęście nie zdobywa. A tu znów podsadzka od CT. Znowu się tego nie spodziewają, mimo że robią to trzeci raz zawodnicy GobJB. Zaki oraz Billy odbijają ten bombsite. No Fern bardzo obity. Raczej Bonbon bardzo obity, a ginie Kuba. No i Bonbon zaraz powinien namierzyć rywala. No tylko, że ginie jeden z terrorystów, Bonbon z trafieniem. No i Billy powinien wiedzieć, że ma lowa przeciwnik. Oj, łapie tą bombę. Ale to był tylko fake. No Bonbon musi zostać zabity. Billy daje trafienie. Oj, tylko czy zdąży rozbroić bombę? Tak, zdąży rozbroić. Także mamy 10 do 4. No i przydałoby się, żeby tą rundę wygrali zawodnicy Existence. No bo na pewno jednak przegrać 10-5, a przegrać 11-4 jest to dość duża różnica. A tym bardziej, no jeśli już jest powyżej tej liczby dwucyfrowej, jeśli nie jest 10, nie, tylko przegrywa się już 11 punktami, jeśli przeciwna drużyna, o raczej tak, ma 11 punktów, to już jest to trochę gorsze dla psychiki, ta psycha czasem siada. A przy 10-5 można zrobić fajny comeback. Także liczymy na zawodników Existence. I tutaj buz na gali. Sprawdza go Bonbon. Szkoda, że obity Zane tam przeskanowany. A tymczasem Zaki daje się zabić. Oj, Fern, ależ on wchodzi w tę rundę. Dwa trafienia dla niego. No i tylko 3 antyterrorystów przy życiu. A Zane przecież bardzo poobijany. No ale Sebix, piękny flickshot od niego. Oj, Sebix był blisko tego fraga, ależ tutaj granat poleciał od Sebixa. Ewidentnie z Akademii Taktycznej Izaka. Ale dwóch antyterrorystów na bombsite A i podjęta dobra decyzja o rotacji na B, na dolny bombsite. Tam jeszcze na długiej jest chyba Royo albo Bonbon, już teraz się tego nie dowiemy. A tymczasem bardzo poobijany tam Kuba. Nadaje on jednego fraga, Bambiczek odpowiada. Oj, no i Bambiczek tutaj zbyt próbował flickshotować. Bonbon podkłada tą bombę i Bambiczek nie spodziewał się go od tamtej pozycji, a Royo daje kolejnego fraga i mamy 10 do 5 dla GobJB.
rozpoczęła się pistoletówka, a obie drużyny standardowo po 5 kamizelek w obydwu zespołach. No i już tutaj szybkie zejście do Feniksa w 5. No, terroryści dobrze wiedzą, co chcą zrobić. Oj, Fern tutaj usłyszał rywali, tylko jedno trafienie dla niego. Dobrze, że chociaż ten jeden frag wpada. A gracze Terro wbiegli na monster i rotują na bombsite'a. Oj, ależ tutaj obiegówka, ależ obiegówka od drużyny Gobiot B. Naprawdę dobry pomysł. Popędzili tam monsterem. Tylko pytanie, czy spodziewają się tego gracza antyterrorystów? No tak, dalej. Na bombsite'cie górnym. Jeden z zawodników antyterrorystów. No i już rotuje Royo na górę. Daje jednego fraga Kuba. Ale to może być za mało. Billy, Zane, oni z trafieniami. No i tylko dwóch antyterrorystów przy życiu. Chociaż tutaj... zobaczymy, czy da sobie radę. Jeden z terrorystów daje trafienie. Dwóch na dwóch. Billy oraz Zane przy życiu. No i Billy daje trafienie. Zostaje tylko Bonbon. I Bonbon. No musiał zginąć. Także mamy... mamy wygraną pistoletówkę przez terrorystów. No i to wygląda coraz lepiej. Gracze Terro. Trzy pistolety maszynowe, dwa kałasznikowe, aż tutaj macha myszką Fern. No i ta sama taktyka co w pistoletówce, a Fern daje znów jednego fraga. A tutaj już złapany Sebik, złapany również Zaki. Szkoda, że oni nie tracą życia. No i jest to samo. Oj, ale jeden z antyterrorystów. Kuba, ależ on ma tutaj pozycję. Czy sprawdzą to gracze Terro? Kuba niestety nie daje sobie rady. No Zaki, Sebik, oni bardzo mocno poobijani. Ale Royo i Mistr również. No i chyba... nie uda się zawodnikom Existence tej rundy ugrać. No chociaż jeszcze zobaczymy, ale brakuje defuse kita, brakuje broni. Bombsite już zajęty. Sprawdzona każda pozycja, bardzo mądrze gracze Gobiot B. No nie chcieliby przegrać tej rundy w jakiś głupi sposób. Oj, ten granat, ależ tutaj Zaki oberwał od kolegi. Billy chyba chciał się odegrać za te wszystkie treningi, na których musieli czekać na kolegę. A tymczasem Bambiczek daje fraga. No i zostaje... tylko Mist. On z kałasznikowem. Wybaczcie, jeśli czasami za nie mówię, ale nie zawsze pamiętam niki. Jestem komentatorem Existence od niedawna. A jeśli ktoś ma nick user 9111, no to po prostu nie zawsze pamiętam, że jest to Mist. I zobaczymy tylko, czy tego kałasznikowa uda się tutaj zachować. ...12-5 dla Gobiot B. No i miejmy nadzieję, że teraz weźmie się w garść drużyna Existence, że doprowadzi do trzeciej mapy. Że tę trzecią mapę wygra, że ten finał nie będzie przegrany. Tymczasem już na fullu gracze Existence. No terroryści dalej... tym wyposażeniem, które było zakupione w poprzedniej rundzie. Także u dwóch zawodników MAG 10, PP Bizon. No reszta graczy, którzy przeżyli, przekupili sobie tę broń. A tymczasem już tutaj wbiegają do toalet. Ależ oni mają taktyki, ależ oni mieszają, ależ oni kręcą. No widać, że naprawdę czerpią przyjemność z tej gry na overpassie. A tymczasem Bonbon. Oj, on może mieć tutaj niesamowitą rolę. Szkoda, że nie skanuje tych ścian. Bonbon za późno zaczął strzelać. Billy obity do 10 punktów zdrowia. Ale Gobiot B z trafieniem otwierającym. I tym razem chyba bez obiegówki. Oj, jednak z obiegówką, no znów wracają przez tego respa. Ale myślę, że po takich trzech rundach nauczą się zawodnicy Existence, żeby pod żadnym pozorem nie rotować. Tymczasem Royo, ależ on tu miał pozycję. No szkoda, że zaspał to reżyser. Ja również nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. No i Royo dał 3 trafienia, bardzo ważne 3 trafienia. Bambiczek, Sebiks, oni przy życiu. Bomba jak na razie leży, ale Sebiks... mają chyba nad drabinką pod kontrolą. Znaczy mam miczek już tutaj obijany, ale obity również Mist.
No i Sebix podnosi już tą bombę, zmierza chyba pod bombsite A. A tam w toaletach jest jeden z zawodników Existence. Dobry smoke, odcinający furgonetkę od strony banku. No i Sebix dał jednego fraga. Odpowiedział Kuba. Oj, Sebix daje drugie trafienie. No i Fern czy Sebix, 10 sekund do końca. Wydaje mi się, że nie będzie podkładał ładunku, że będzie fejkował. Ale Fern czekał na samochodzie, na tej furgonetce. Zdobywa fraga. No i 6 do 12, patrząc od strony Existence Sports. Gracza Terro. No nie mieli zbytnio pieniędzy, żeby grać na fullu, co prawda. Są dwa kałasznikowy, jest AWP u Sebixa. No ale Zaki oraz Zane. Diglami, no i widzimy tutaj tą słynną podsadzkę. Oj, Sebix skakuje na Zakiego. Co oni robią? Pociąg przejeżdżał! No ale nie ma tam na gnieździe żadnego z antyterrorystów. Ale szkoda, no bo mamy tutaj przecież taką podsadzkę. Górnicy czekają, no ale zobaczmy, co zrobi Sebix. On przecież celowany i w skrót monstera. I w gniazdo. No ale na gnieździe nikogo nie ma. Oj, szkoda, no bo ta podsadzka naprawdę była niesamowita, ale być może w następnej rundzie też uda się ją zrobić. I już rozchodzą się, żeby tutaj nie pokazać Royowi, że taka podsadzka była właśnie robiona, a namierzyli już w róże Bonbona. Bonbon musi tam się wycofać. Sebix wcelowany w lewą stronę, chyba są pewni, że tam jest zawodnik antyterrorystów. Bonbon, Sebix przecież sam skanuje tamtą stronę. No ale wychodzę już na bombsite A, zobaczmy, czy sprawdzą beczki. Foren daje jednego fraga. Kuba również. No ginie jeszcze od Bonbona Billy. No i zostaje tylko Bambiczek. 1 na 4 i raczej małe szanse na jego wygraną. Chociaż Bambiczek daje jednego fraga. No Bambiczek jeszcze tutaj ostrzeliwuje Kubę. No dobry ten flash, ale Bambiczek już nie mógł dać sobie rady. 12 do 7, no i Existence zaczyna odrabiać. Wygląda to naprawdę dobrze. Na gracze Terro z rundą Eko. Są kupione lepsze pistolety. Ale bez żadnych rewelacji. No a tutaj na galerii już Bonbon. Na niego wejście. 3 trafienia od niego. Oj, niepotrzebnie ładował to MP9. Ale jeden frag od Ferna, jeden frag również od Mista. No i mamy 8 rundę dla antyterrorystów. Zobaczymy, czy na jeszcze jedno eko zdecydują się zawodnicy GOBJB. Tak, jeszcze jedno eko. Także znów lepsze pistolety, 3 Desert Eagle, P250 i Dual Berety. No Billy, tylko z kamizelką. Oj, ale piękny headshot od Zayna. No Royo tam zbyt agresywnie próbował zagrać. A tutaj już Fern w Feniksie zabija jednego z rywali. No Zaki podnosi kałasznikowa, ale tego kałasznikowa gubi. Mist daje trafienie. No Fern już na plecach, już zachodzi przeciwników. Tymczasem Zane daje kolejnego fraga. Już drugi jego trafienie w tej rundzie. No i 2 na 2. Co prawda Billy obity, no ale są podniesione tam czwórki. Billy ma przecież jeszcze kamizelkę, przy której oczywiście rozrzut nie jest aż tak duży. No ale Fern, on tylko obijał rywala, ale kończy to wszystko Anular, czyli oczywiście Kuba. No i gracze GOBJB mimo wszystko mają pieniądze, żeby grać na fullu. 4 kałasznikowy, 1 AWP, full zestawy granatów. No i gracze Existence kałasznikowym, 1 pistolet maszynowy, AWP, AUKO razem 4. Także każdy karabin inny od poprzedniego, a terroryści przed monsterem. W
piątkę. Widzimy, że tylko Zaki trzyma tutaj skrót, a user tam się zapędza. User, czyli oczywiście Mist. No i Zaki daje fraga. Wie, że chcieli tutaj skontrolować mapę. No i powinien się spodziewać, powinien już dać info Mist, że to raczej będzie wejście pod bombsite B. A tam jest znów wieżyczka. Oj, Sebix dorzuca tam jakieś granaty. Wcelowany w gniazdo. No, ale na gnieździe nikt się nie pojawia. A tutaj pociąg przejeżdża! No i Sebix zginie od bonbona. No i bonbon no już na pewno wie, co się działo. Ależ to wyglądało, a bonbon tymczasem obrywa po nodze. No gdyby Zane rzucił ten granat, to powinno się to skończyć dla bonbona śmiercią. Ale on jak na razie ujdzie z życiem. A terroryści uszli z bombsite'u B. Kierują się już pod górny BS. A tutaj Roy oddaje się zabić. No i mamy 4 na 3 dla Gobio B. Zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze zabity na samochodzie Kuba. No, Fern tutaj od toalet zachodzi na plecy. Bonbon jeszcze namierzony i tylko Fern przy życiu. Chociaż od niego jedno trafienie, no ale Zane już był przygotowany i jest runda dla GoBiot B na graczy Existence bez pieniędzy, chociaż Kuba oraz Fern mają tutaj finanse. Mogą rzucić kolegom broń. Bonbon powinien otrzymać być może tutaj M4 od Kuby? No nie, Bonbon musiał kupić sobie pistolet, a to kurczę... Kiepskie zachowanie, chociaż być może Kuba chce zebrać sobie pieniążki na AWP. Ale i tak wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby rzucił te M4 koledze. Ale być może to Bonman powiedział. Ja zagram z dealem, a my tutaj znowu widzimy wieżyczkę, no nie ma kiedy jej wykorzystać. Oj, naprawdę ciekawie. Ale właśnie takich zagrań brakowało mi na turniejach. Takich wieżyczek, wielu boostów, które przecież robili też, odbijając bombsite B od CT. Teraz będzie już wejście na bombsite B. Daje jednego fraga Zaki, otwierające trafienie, które może być bardzo ważne. Fern odpowiada. Ale zaraz będzie miał tutaj ciężko. Grant w ogóle go nie poobijał. Oj, ten Nate może obić rywali. Fern daje trafienie. Royo jeszcze odpowiada. No i zostaje tylko Billy. Zobaczymy, czy Billy zabije wszystkich w jednej chwili. Raczej wątpię. Daje fraga Kuba i 13 do 10 dla Gobiot B. No to cieszy. Tak wyrównany finał na pewno cieszy. Że nie widzimy jednostronnego pojedynku, tak jak się zazwyczaj zdarzało, jak komentowałem. Szkoda nawet, że nie jest to mecz BO5. Ponieważ wtedy no na pewno mielibyśmy ciekawe może 4, może nawet 5 map. A tymczasem zawodnicy Existence tutaj z boostem. Szkoda, że nie przeczekali jeszcze chwilę, bo gracze Terro piątkowo w Feniksie. Z rundą Echo, tylko Zane z Kałasznikowem. Ma 10 bambiczka. Oj, no i tym Feniksem chyba będą chcieli wchodzić do góry. No tutaj Royo daje jednego fraga. Royo z kolejnym, obity jeszcze jeden z rywali. Oj, no świetnie to zrobił Royo. Naprawdę dał bardzo dużo drużynie. No i daje fraga, a raczej dwa fragi Mist. I zostaje tylko Billy. Billy z jednym trafieniem. Oj, Billy prawie dokonał drugiego zabójstwa. No ale pomógł Kuba swojemu koledze. I 13 do 11 dla Gobiot B. No mają pieniądze, żeby grać. I to jest, wydaje mi się, dla nich no najlepszy możliwy moment teraz, żeby zacząć wygrywać rundy. 5 kałasznikowów. U każdego zestawy granatów. Ciekawe te zestawy granatów z Hage'em, a nie z granatem błyskowo-hukowym. A teraz wydaje mi się, że po stronie terrorystów częściej ogląda się właśnie takie. Tutaj ciekawy smoke.
Niestety już za nim sobie nie pójdziemy, a możemy zobaczyć, gdzie on wylądował. A tymczasem Zane daje już fraga! Odpowiada nawet dwukrotnie! Mist i 4-3 dla Existence Sport. Nozaki daje tutaj fraga! Jest jeszcze Kasper w wodzie, a Fern minął się w smoku z rywalem! Fern daje fraga! No i tylko Sebix zabity przez Ferna. Naprawdę świetnie to rozegrał. No i gracze drużyny GoBiot B. Zobaczymy, czy zdecydują się na granie fulla. Dokładnie tak. Full będzie grany. Być może będą tutaj jakieś braki granatów. A my tymczasem mamy pauzę dla Existence Sports. No i już zaczynamy. Jedna runda dzieli Existence od remisu z GoBiot B. No, zawodnicy GoB na fullu. Jest tutaj podsadzka na galerii. A gracze GoB zmierzają pod bombsite A. No i Zane daje już jednego fraga. Podnosi jeszcze tą AWP. No i tylko 4 graczy Existence przy życiu. No będzie im się dużo trudniej broniło te bombsite'y. Ej, poleciał jakiś smok, zaraz zobaczymy, gdzie on wyląduje. W rurze wylądował ten smok. Także naprawdę ciekawy. A Fern tutaj w wodzie na bombsite'cie B. No ale raczej nie będą na niego wchodzić zawodnicy GoB. A 3 antyterrorystów, z tego co mi się wydaje, na BS-ie A. Już w Feniksie chyba jest Mist. Na Billy już wchodzi od długiej. Będą tam domykać rywala. Czemu my widzimy tutaj Ferna? Tymczasem daje jednego fraga Kacper. Kuba, przepraszam, dalej się trzyma na samochodzie. 2 trafienia dla niego. Kuba namierzył jeszcze Zayna. Daje trafienie Mist. Na to zostaje tylko Zane. 1-3. No i chyba musi biec, zachować broń. 15 sekund do końca. Nie ma już czasu. Existence doprowadza do remisu. 13-13. Naprawdę niesamowicie wyrównany ten pojedynek. A Zane no nie daje fraga. Nie zachowuje nawet tej snajperki. No i gracze GoB nie mają pieniędzy, żeby grać. Żaden z zawodników nie ma nawet 4000 dolarów. No i są pistolety maszynowe, również pistolety, 2 Maki 10, 3 zwykłe pistolety, kamizelki u Zayna oraz u Billiego. No i będzie wejście na bombsite B, jest tutaj szybki rush. Bonbon daje jednego fraga, no ale więcej nie powinien zrobić. Jeszcze Billy z kolejnym fragiem, no 3-3, musisz się Billy troszeczkę przesunąć w prawo. Oj, no Billy ma nieszczęśliwy timing, no ale daje fraga. I zostaje tylko Zane, on ma kamizelkę. Ma również kołasznikowa. Zane łapie przeciwnika. 1-1. Zane czy Kuba? No ta runda zadecyduje o tym, kto będzie miał prowadzenie. Czy odzyska je drużyna GoB? Czy jednak Existence je zdobędzie? Zane ugrywa tę rundę. Klaczuje, no i niestety...
Niestety, ale drużyna Existence przegrywa w tym spotkaniu 14 do 13. No ale są kupione bronie dla drużyny GOBIOT B. Są pełne zestawy granatów. No Existence też miało pieniądze, żeby grać. 5M4, nie ma snajperki. Są te granaty. Chociaż Mistowi na pewno ich brakuje. Bonbonowi również. No ale podejście pod bombsite'a Polmida. Tutaj Zane będzie próbował wyciągnąć jakieś zabójstwa. No on teraz może się poczuć po tym wygranym klaczu. Chociaż Royo tam w konektorze już go namierzył. On też lekko poobijany. Oj, ten granat może zaboleć. Nie, Royo już zdążył się ewakuować. No i Sebix był tam obijany. Jeszcze Anular. Czyli oczywiście... Kuba tutaj na długiej. Royo również daje fraga. No i już 5-3 dla Existence. Zobaczymy, czy GOBIOT B ma szansę taką rundę wygrać. Szczególnie, że ginie dwóch zawodników. No i tylko Billy przy życiu. No on musi wyciągnąć tutaj jak najwięcej fragów. No bo inaczej Existence będzie miało dużą przewagę w następnej rundzie. No Billy z dwoma, ale tylko 7 punktów zdrowia na jego koncie. Nie słyszał chyba rywala od pleców. No i zaraz powinien ponieść śmierć, chociaż tutaj Bonbon mija się z Billim. Oj, Billy chodzi do Feniksa i być może nawet podłoży tą bombę. Niesamowite, co tu się dzieje. Zobaczmy, że Fern już wchodzi do Feniksa, a dwóch antyterrorystów na bombsite A. No i Billy tą bombę spokojnie podkłada. Oj, ten granat może być zabójczy. Nie zdążył tam dobiec miejsc. No ale Billy był bardzo blisko, żeby zabić Ferna. Ale Fern zdobywa to trafienie 14 do 14. Ależ jest ciekawy ten mecz. No mimo wszystko, mimo tego, że jestem komentatorem Existence, to kto by nie wygrał, i tak będę zadowolony. No bo naprawdę tą mapę ogląda się świetnie. Jak i oczywiście poprzednią, w której zwyciężyli... Która zwyciężyła po dogrywce jedna z drużyn. No i widzimy, że terroryści mają pieniądze, żeby grać. Są cztery kalasznikowy, no trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Jest również AWP u Bambiczka, co prawda bez granatów. Ale ważne, że ta snajperka się pojawia. No ona naprawdę może siać zamęt. A tymczasem Zane już namierza jednego z rywali. No w tej rundzie nie powalczy. Kurczę, Mist. A tymczasem Royo daje jednego fraga. Jeszcze tam lekko poobijany Zane. No naprawdę jest niezwykle ciekawie. 4-4. I zobaczymy, kto wygra tę rundę. To tym samym będzie o krok od zwycięstwa w meczu. Tymczasem terroryści w łączniku i już pod bombsite'em B. No tam będzie chyba wyjście od drużyny GOBIOT B. Tutaj już Bonbon był obijany, ale Bonbon daje trafienie! Bonbon z kolejnym! Ależ on jest tutaj żelazną kurtyną na tym bombsite'cie. Ale Bonbon już sfragowany. Jeszcze dorzucony tutaj smoke. Będą próbowali tą bombę plantować. No poobijany Zane. Fern przecież jeszcze w wodzie. Billy daje jednego fraga. Billy, no nie daje sobie rady z Fernem, tylko Zane. Czy jemu uda się tę rundę zwyciężyć? 1-2. Zane daje fraga. 1-1. No tylko, że Zane nie ma pojęcia o pozycji rywala. Nie spodziewa się go od Gali. No i Royo zdążył się odwinąć. Daje fraga. 15-14 dla Existence. Czy oni mogą to zrobić? Na pewno mogą. Ale może również doprowadzić do remisu drużyna GOBIOT B. Będą grali bez snajperki. Nie ma na nią pieniędzy. 4 kałaśnikowy. Galilar Uzakiego. Brakuje granatów Sebixowi, również Bambiczkowi. No, Uzakiego zaczepny oraz dymny. Zobaczymy, czy Existence może doprowadzić do remisu w mapach. Do remisu 1-1. Tym samym oczywiście doprowadzić do trzeciej mapy, a tymczasem daje fraga Mist. Już przybliżają się do tego. Poobijany Royo.
Ale nie jest to dla nich ważne. Ważne jest to, ile osób żyje, a Roya dalej utrzymuje się przy życiu. No i przenosimy się na Inferno, czyli chyba zwyciężyli w tej mapie zawodnicy Existence. Zresztą zaraz się dowiem, bo no niestety tak działa Fast Cup, że będąc na GoTV, no to się troszeczkę za szybko kończy. Także ja oddaję wam scenę pod tytułem Czekamy na start i słyszymy się na następnej mapie.
Dan i L, dzięki za suba. Halo, halo, my już wracamy na antenę. Bez rundy nożowej, co ciekawe. Zawodnicy Gobiot B po stronie antyterrorystów. No już tutaj dobry flash na banan. Chociaż daje sobie z nim radę zawodnik terrorystów. Jeszcze jeden frag od nich. Przepraszam tutaj za ścinkę ekranu. Billy odpowiada. Billy z jeszcze jednym trafieniem, no i robi nam się 3-3 i jest już groźnie. Nie wiem, czy mają bombę na plecach zawodnicy terrorystów. Chyba nie. Co się stało? Nie ma bomby na mapie! Nie wiem, co tutaj się dzieje. No Bonbon szuka jej gdzieś tam na respie. Pyta kury, kuro, co zrobiłaś? Co ty zrobiłaś z tą bombą? No kura ewidentnie zabrała tą bombę.
Nie wiem, co tu się dzieje, gubię się. I chyba będzie restart serwera. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Bot Vitali zastąpił Banbana. Miejmy nadzieję, że godnie. No i już opuszczają mecz zawodnicy Existence. Możemy też. I będziemy czekać. Na. Start. Ostatniej decydującej mapy.
co zrobić, ten fast cap. Ale powiem ci, że nie działa to IP. O dobra, już mam to nowe.
No i my już rozpoczynamy, przenosimy się na mapę tym jakże cudownym przejściem. No i już rozpoczyna się trzecia mapa tego spotkania, decydująca mapa. No były problemy techniczne, ale już rozpoczynają. No i wreszcie będziemy mieli poprawne niki. Zobaczymy, czy tym razem Existence rozpocznie może po stronie antyterrorystów, którą sami sobie wybiorą, bo jak dotychczas to chyba dwa razy GoBiotB rozpoczynało po stronie Zeta, a tymczasem Nobnob tutaj porobił przeciwnika na początku nawet bez straty HP. Widzimy, że jest to jeszcze jedna nożówka, no są problemy z tym serwerkiem.
Wynik 1 do 1. Startujemy zaraz ostatnią mapę, bo problemy były takie... No takie no niemałe. Także zaraz lecimy z Inferno. Najpierw Fast Cup przestał działać. Poszliśmy na serwer Existence. Potem serwer Existence przestał działać. Więc poszliśmy na serwer Fast Cup. No ale już powinien działać, więc za chwilkę startujemy. Poczekam, aż się skończy rozgrzewka. Będziemy lecieć z tą ostatnią mapą. Także do usłyszenia za chwilkę. Jest taka możliwość. To znaczy, jakby nie wiem, czy serwer Existence był dobrze skonfigurowany, natomiast no serwer Fast Cupa wcześniej upadł. Po prostu poszedł się walić i z tego co pamiętam bomba se... się jakby nie było bomby w ogóle na mapie. Terroryści zaczęli bez bomby. No i restartowaliśmy i poszliśmy na serwer Existence. No i właśnie kropka Gaben. Za 15 sekund startujemy z meczykiem, także za chwilkę zmieniam wam scenę. No i już rozpoczyna się mrożówka. Przechodzimy na właściwą scenę. I jest to ostatnia, decydująca mapa tego spotkania. No i zobaczymy, kto wygra tę mrożówkę. Kto będzie wybierał sobie stronę. Nie fajnie mieć takie niki. Chciałbym chociaż wiedzieć, kto to jest, no ale... Nie wiem, czy będzie mi dane się dowiedzieć. Jest to Mist. A, chociaż właściwie to... Nie wiadomo.
Bo gramy znów na fast capie. Także mamy tutaj nob-noba. Nazaki ucieka, ale wydaje mi się, że on... Jeśli on ucieknie, to on przegra, ponieważ został sam. A Royo jest tutaj. A nie, nie Royo. Rozpoczynamy ostatnią mapę tego pojedynku. Doczekaliśmy się jej wreszcie i chyba wszystko powinno być ok. Bomba jest w ekwipunku Billiego. No i widzimy, że mają jakiś pomysł zawodnicy GoBJB. Jest tam Smoke oraz Mołotow u Bambiczka. No ten granat od Roya nie udał się w żaden sposób. A terroryści już wjeżdżają bananem. No jest tutaj Royo. Jest również jeszcze jego kolega. No a Royo daje dwa trafienia, a nawet trzy trafienia z tego 5-7. No i tylko Bambiczek oraz Sebix przy życiu. Widzimy, że Sebix tutaj łapie środek. No zostaje tylko Bambiczek. Spalona barykada. Jeden frag dla niego. No ale brakuje, na pewno brakuje tej kamizelki. Chociaż Bambiczek już obijał po headzie jednego z zawodników, a mianowicie Mista. I Bambiczek zostaje sam. Bomby nie podniósł. Matka no tam schowana. We wnęce. I Bambiczek odsmakował tutaj sobie jego pozycję. Czeka z bombą. No matka już oczywiście wychyla przez tego smoka. No ale może biec Bambiczek. Znaczy, że jest to bardzo dobra decyzja, że tutaj się zatrzymał, no ale już spodziewaliśmy go w tym miejscu. I tak zrobił dość dużo na Existence Sports z wygraną pistoletówką. Zobaczymy, jak ten mecz potoczy się dalej. Z rundą eko, zawodnicy GoBJB. 5 pistoletów, 4P250, 1 tek. Nie ma kewlarów. Flashu Bambiczka. Oj, ależ tutaj granat pod Sebixa. Ależ on mocno poobijany. A nob-nob jeszcze agresywnie w pałacu. No i już poobijany Billy. Sebix również wcześniej obity. No Royo daje już jednego fraga. Jeszcze nob-nob tutaj na blisko na środku. Nie spodziewa się chyba Zakiego we wnęce. Matka daje jednego fraga. Jeszcze Zane musiał zginąć. 2-0 na Existence Sport bez strat. Jak najbardziej na plus te pierwsze dwie rundy. No szczególnie, że zawodnicy z pistoletami maszynowymi zarobili teraz trochę pieniędzy. Chociaż te shotguny też chyba dają dość dużo funduszy. No i ten granat, oj, on może obić rywali, chociaż właściwie nie zrobił tak wiele, jak się spodziewałem. A tutaj jeszcze nob-nob podsadzony na daszek. Ale jest wejście na bombsite B. Poprosimy tutaj kamerę na Roya. Teraz na pewno kamera Ferna będzie ciekawa. Fern. No zostaje sprawdzony. Oj, Fern bez trafień. 3-3. No tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Bomba jest podłożona i to na pewno to, na co liczyła drużyna GoBJB. Mają 3 pistolety maszynowe bez kamizelek. No ale nie musi to być problemem. A tutaj na blisko jeden z terrorystów, ale tylko jeden frag od niego. No jeszcze zabity Sebix i zostaje sam Zaki. Czy on może to zwyciężyć? Jak najbardziej może. Ma granat user, ale nie decyduje się na niego. No ale nob-nob wygrywa tę rundę. Dał radę sobie z przeciwnikiem. I już 3 rundy zdobyte przez Existence Sports. No jak na razie prowadzą dość pewnie z rywalem. No nob-nob przecież ma 9000 na koncie. Być może kupi sobie na przykład snajperkę.
A może dalej będzie grał tym pistoletem maszynowym. Będzie dalsza gra z PM-em, a terroryści już ze snajperką. 4 kałasznikowy. Zawodnicy CT. Wydaje się, że może nie starczyło pieniędzy, że tutaj takie pomieszczone wyposażenie, 2 augi, 2 M4, 1 pistolet maszynowy, ale tych pieniędzy jest bardzo dużo na ich koncie. Ale mamy tutaj po prostu... No, zachowują te fundusze. Nobno przeżył, także naprawdę jak najbardziej na plus decyzja, że zachował sobie pistolet maszynowy. Wydaje mi się też, że kupił broń któremuś z kolegów. A tutaj już Zaki namierzony na środku. No, Nobno robi naprawdę dobrą robotę z tego pistoletu maszynowego. Powinien dobić Zakiego, a jednak nie, bo zdążył uciec ten zawodnik na Nobno. Oj, te 2 granaty pod niego poleciały. No, matka tam na balkonie. Obici tym nade'em do 40 punktów zdrowia. A Nobnob już złapany przez Zayna. Zayn nie daje sobie rady z userem, czyli oczywiście z Mistem. Oj, no i ten granat może być tutaj zabójczy, chociaż nic takiego wielkiego nie zrobił. A matka daje 2 fragi i jeszcze Mist pomaga. 4-0 dla Existence. No, rozpoczynają od naprawdę dużej dominacji. Także naprawdę widać, że ta mapa sprzyja im, że ta mapa im jak najbardziej pasuje na zawodnicy CT. Znów na dobrym wyposażeniu, no i też bez jakiegoś dodatkowego przykuwania broni. No, oczywiście zginął, no dlatego kupił sobie teraz M4 zamiast tego pistoletu maszynowego. No ale mają 3 M4, mają auga, jest również kałasznikow u matki, no bo on przecież zrobił naprawdę dobrą robotę i tego kałacha sobie podniósł. A terroryści z 4 kałachami, z SG w rękach Zayna, a to Sebik zdaje to pierwsze trafienie. No i już wyjście na bombsite, a jeszcze złapany Nobno, piękny strzał od Zayna. No i jeszcze Zaki daje trafienie, także Gobi od B naprawdę z dominacją na tym, no chyba... drugim porządnym fullu. No tak, w poprzedniej rundzie mieliśmy fulla. Ten może taki mniej porządny, no ale i tak jest to full. Tutaj już od galerii Fern. Zaraz może zostać namierzony. Widzimy, że Royo jeszcze tutaj od małego piachu. Oj, Royo daje jednego fraga. No i może jeszcze powalczyć z Billim. Royo namierzył Billiego, ale chyba już bez szans. No nie mają granatów terroryści. Ale jeśli Royo chce uciekać, no musi to zrobić za chwilę, jak skończy się amunicja terrorystom. A widzimy, że Billy już chyba chce gonić za rywalem, ale Royo raczej zachowa tego kałacha. Zdąży uciec przeciwnikom. Tak, kałasznikow zachowany. Także mamy 4-1 dla Existence, a wybuchł jeszcze jeden z zawodników Terro. Także no... sytuacja finansowa nie będzie najlepsza po ich stronie. Chociaż nie, no jest. Są 4 kałasznikowe, jest Krik u Sebiksa. Granatów jak najbardziej nie brakuje. Antyterroryści oczywiście na fullu. 3M4 kałasznikow u Roya, którego przecież zachował w poprzedniej rundzie. No i jest też AUG. A Zayn już pokonany przez Roya. No ten bardzo obity. Ale najważniejsze jest to, że jest frag dla zawodnika Existence. Jak najbardziej. Wygląda to dobrze. Ja, terroryści spokojnie na pozycjach, a gracze Gobi od B raczej kierują się pod bombsite A. Będą prawdopodobnie próbowali podchodzić właśnie pod ten BS. Ale Nobnob, on podsadzony na daszku, może tutaj sprawić kłopot. No i Sebik już przygotowany ze smokiem, a chyba zapomniał skąd się tego smoka rzucało. No i leci on na CT, oj, a ja minimalizuję grę, dlaczego ja to robię? Ale bomba, widzimy, że na bombsecie B to był tylko fake. Zaki już zabija Nobnoba, oj, nie daje sobie rady z tej świetnej pozycji. Chociaż matka odpowiada na gracza antyterrorystów dalej na bombsite B, ale już powinni wiedzieć, że to jest fake. Royo cofa na BSA. Jeszcze flash dorzucony od Mista tutaj. Próbuje skanować tego smoka, no a matka w picie daje fraga.
No i Mist z jeszcze jednym trafieniem. I tylko Zaki na balkoniku zostaje złapany przez matkę. 5-1 dla Existence Esports. No i wyglądają oni zdecydowanie lepiej jak na razie na The Inferno. A gracze Terrono chyba będą musieli grać rundę Echo. I to może być kolejna prosta runda dla zawodników antyterrorystów. No tak, jest Echo. 2 Desert Eagle, 2 podstawowe pistolety, chociaż nie, też Desert Eagle przekupione. Tylko z P250 bambiczek, 2 granaty błyskowo-hukowe, 1 Mołotow, a Zaki, ależ ono bity tym granatem. No i tutaj kolejny nade, tym razem pod Zeyna. No bardzo, bardzo dobre granaty. Zawodnicy Existence zaraz prawdopodobnie będą wiedzieć, co się dzieje, że to jest wejście na bombsite B. No już tutaj wchodzą. Ale jest tam Fern w dobrej pozycji. Ale Zeyn daje tutaj fraga przez tego smoka. Fern z jednym trafieniem. Fern z trzema! Oj, Fern! Już był blisko. I z dwoma fragami Mist. 6-1 dla Existence. No i coraz wyraźniej zarysowuje się ta przewaga. Bambiczek ze snajperką, jeśli chodzi o drużynę Gobiot B. 4 kałasznikowy na antyterroryści. Również z 4 karabinami i 1 karabin snajperski u Roya. A tymczasem na środku tutaj próbował pikować jeden z antyterrorystów. Roya natomiast daje fraga. Jeszcze dobry granat pod niego, chociaż on obity tylko za jakieś 3 punkty zdrowia. No i Royo daje kolejne trafienie. Jeszcze zgaszony tam ten Mołotow. No ale wyglądają gorzej na tej mapie zawodnicy Gobiot B. Jeszcze tam spalony bambiczek, no chociaż on oczywiście ma snajperkę, także no lepiej mieć mało punktów zdrowia ze snajperką niż z kałasznikowem, no bo tam ze snajperki, jeśli nie trafi się jednego strzału, to i tak już raczej się zginie, no a z kałasznikowa jest się bardziej narażonym na dostawanie obrażeń. A tutaj już mamy smoka do ceta od Zeyna. Również smok na szpulę, oj, ależ tutaj Zeyn zagrał tymi granatami. Tylko wydaje mi się, że to będzie jedynie fake na bombsite B. Ale nie dają się nabrać zawodnicy antyterrorystów. Royo z kolejnym fragiem. Już 3 od niego. No i tylko 2 zawodników Gobiot B przy życiu. No, nie wiem, czy oni nie próbują już chować broni. Bo bili tutaj w swoim respie. Bambiczek również w domku. No i będą starali się tę broń zachować. Także mamy 7 rundę dla Existence. Jest to naprawdę ciekawe. No, próbują gonić zawodnicy Existence. Tutaj matka powinien namierzyć zaraz Billiego. No Billy ginie. Całe szczęście, że jeszcze... Oczywiście dla niego całe szczęście, że jeszcze... Kiedy była runda. Bo gdyby zginął po rundzie, no to już tych pieniędzy na pewno by nie było. A bambiczek zachowa snajperkę. Nie wiedzieli o nim zawodnicy Existence. No myślę, że to dla nich najważniejsze, że ta snajperka została zachowana. No bo mimo tego, że bambiczek ma tylko $200 na koncie, to ma snajperkę, ma również kamizelkę. Jest to bardzo ważne. A Billy stoi AFK? Nie. Wrócił do nas Billy. No a Billy widzimy, że z rundą można powiedzieć eko, bo kałasznikow kupione granaty również, ale 2000 na koncie zachowane. Obić tam Sebik oraz bambiczek tym granatem. No, zawodnicy antyterrorystów coraz spokojniej. No i tych pieniędzy też jest trochę. U Roya $3500, u reszty zawodników ponad 6000, tylko Fern $600 na jego koncie. A Zaki już zginie. Jeszcze Royo daje fraga. No widzimy, że Royo jakoś nie jest może jakimś snajperem, który flikuje, gdzieś niepotrzebnie macha celownikiem, ale on wcelowuje się w pozycję i zabije. Chociaż bambiczek i Zeyn dają po fragu. No ale odpowiada jeszcze Mist. Kolejny frag dla niego. I tylko bambiczek, który przecież zachował broń w poprzedniej rundzie. Bambiczek! Oj, szkoda! Bo Fern dostaje flika, no ale tylko w nogę. 8-1 dla Existence i muszą grać rundę eko zawodnicy Gobiot B, no chyba, że będą próbowali forsować. Ale jest raczej głupi pomysł. Tak, runda eko, no i Existence może mieć zaraz wynik 9-1. No myślę, że to... Myślę, że gdyby tutaj szybko wygrali, to jak najbardziej ich zrekompensowali nam, by nam to, że musieliśmy czekać tak długo na kolejną mapę. A tymczasem antyterroryści spokojnie rozstawieni po mapie. No gracze Existence również
Nigdy się nie spieszą tutaj bez żadnych przesadnych skrótów, chociaż tam podchodzi banana już jeden z zawodników, a Zaki daje dwa trafienia! Fern odpowiada. No ale Fern musi tutaj zrobić więcej. Fern z jeszcze jednym widział tam rywala wchodzącego na galerię. Bambiczek. Na co on patrzy? Czego on szuka? Oj, dziwne tutaj zachowanie na Sebix. Już ma tutaj na blisko Roya, dwóch na dwóch. Bambiczek jeszcze z fragiem, no i tylko matka zostaje. Matka dorwał Sebixa. Jeden na jednego. No nawet jeśli terroryści wygrają tę rundę, no to raczej pieniądze będzie mieć Existence Purple. No ale matka zachodzi od plecu Bambiczka. Pamiętajmy, że on nie ma Kevlara. No i matka musi zdobyć tego fraga. Jest zabójstwo dla niego. No i mamy kolejną rundę dla Existence, chociaż było już blisko. Została również podłożona bomba, także jest pieniędzy na... Oj, no naprawdę porządnego fula. Aż tutaj sobie granat rzuciła matka. Także na pewno pojawi się tutaj snajperka. Tak mi się wydaje. Że snajperką będą grali zawodnicy Goviot B, jednak nie. Cztery kałasznikowy Krik Uzeina, no wybiera broń z celownikiem, ale jednak karabin, a nie karabin snajperski. No i terroryści spokojnie rozstawieni na mapie. Oj, Fern oraz Royo, ależ oni się tam chyba spalili na bananie. No dla Roya o tyle dobrze, że on ma snajperkę. Tak jak mówiłem, dużo HP nie jest mu potrzebne, no ale grają bardzo mądrze, dublują tutaj pozycję, a namierzył już matka jednego z zawodników. No Bambiszek bardzo mocno poobijany. Może to rekompensować tak mocno dwóch obitych zawodników antyterrorystów. No są tutaj rzucone zapalające, są granaty. Mógł zginąć Royo, ale do tego nie doszło. I tutaj Miss z jednym trafieniem. Oj, czemu on zmienił tę broń? Sebix oraz Zayn dają sobie radę. No Royo w ruinach, bardzo przytomnie obraca się. No i trzech na trzech. Jeszcze tutaj Bambiczek dobiega z Mołotowem. No terroryści wszyscy od respawnu CT będą chcieli odbijać ten bombsite. No i matka już tam widział, jak się palił jeden z rywali. Nob daje trafienie. Dwóch na dwóch, no ale Billy ma tutaj dobrą pozycję. Bambiczek również może mu pomóc. Nob ginie i tylko Royo przy życiu. Royo sfragowany. 9 do 2 dla Existence. No po 10, 11 punktów zdrowia na koncie zawodników Gobiot B. No ale i tak dali radę ugrać tę rundę. No i na fullu zawodnicy Existence, ale jeśli przegrają tę rundę, to nie będą mieli funduszy. Royo z pistoletem maszynowym, 3M4, 1 AUK, nie było pieniędzy na snajperkę. Na z kolei zawodnicy Gobiot B, AWP z 3 kałachami, jest również Krik, są full zestawy granatów, a tutaj Zaki już daje fraga, no ale bardzo mocno poobijany. A Fern, ależ on ma pozycję, złapie tam na pewno jednego fraga. Szkoda, że to ten zawodnik, który był tak mocno poobijany. Bo przecież jego dużo łatwiej zabić niż gracza, który ma setkę HP na koncie. A matka tutaj sprytnie w rogu, zaraz namierzy Zayna. No jest frag dla niego, jeszcze Billy na balkonie z tą bombą, on musi tam uważać. No tutaj Royo. Na środku schowa się we wnęce. 4 na 3, Existence z przewagą jednej osoby, a tutaj Fern, no ginie, ale daje jednego fraga. Tylko trzeba rotować na bombsite B, bo przecież tamten jest odpuszczony. Ale Royo spokojnie zdąży wrócić, no ma snajperkę, nie ma snajperki. Ma M4, słyszał Sebixa, więc sobie już chce przyspieszyć, sprawdza tutaj pozycję dla kolegi. Palił ciemnie, nie wiedział, co tam może palić. Skanuje to CT, no niestety nie daje sobie rady Royo. I mamy dwóch na dwóch. No wiedzą gracze antyterrorystów, co się dzieje. Nobno po raz matka. Wspólnymi siłami od CT. No ale Sebix zajął ruiny. On już wszystko słyszy. Sebix może wpuścić matkę. Nie robi tego! No ale napatoczył się Nobno pod jego celownik. I tylko... Tylko. Raczej już 9 do 3 dla Existence. No i trzeba chyba zagrać rundę eko.
antyterroryści na Uleko. Tylko z Desert Eaglem matka. A tutaj Nobno już próbuje skracać. Jeszcze tam był jego kolega. No i matka właśnie daje fraga z atakowego digla. Chociaż Zaki, Sebix, oni odpowiadają. Zaki jeszcze raz. No i tylko matka. Tym kupionym sobie Desert Eaglem. No może powalczyć, może spróbować zdobyć fragi. Nie pamiętają chyba o jego pozycji zawodnicy terrorystów. Podniesie Kałasznikowa. Zobaczymy, czy będzie chciał odbijać. Nie, chyba idzie to broń zachować. Czyli będzie tutaj próba właśnie sejwowania tego Kałasznikowa. Dokładnie tak. U nas tutaj jakieś narzędzia. Mamy tu odbiornik nawet. No i zobaczymy, czy zdąży tego Kałasznikowa zachować. Oj, no dał. Dało sobie znać. Wiedzą już, że zachował Kałasznikowa. No i zawodnicy Existence już na fullu. No można z tego zrobić jeszcze 11-4. Spodziewają się raczej większej dominacji od nich. Oj, ten granat! Sebik, Zaki, ależ oni ucierpieli. No przydało... Teraz... przydałoby się tam powiedzieć na TS-ie Sage, can you heal? Nawiązując oczywiście do Valoranta. A tymczasem już namierzony Zayn. Fern daje fraga, jeszcze tutaj spalony, oj, musiał uciekać. Ciężko mu było przeskoczyć przez te fontanny, ale daje ostatecznie radę. Na Sebix trzyma skrót od matki. Oj, matka tutaj przegrywa timingowo Sebix, mimo wszystko. No i 5-3, a Fern jeszcze schowany za trójką. No słyszał tutaj palącego się bambiczka. Daje trafienie. I Royo z jednym fragiem, Nobnob z jeszcze jednym. No i ta runda wygrana właściwie bez strat. Jedynie Mist tutaj poległ. Jest autosnajperka u matki nawet zakupiona. Tego się akurat nie spodziewałem. Zapomniał chyba o granacie dymnym. A jednak dokupiony. Także trzy kałaśnikowe. No, antyterroryści wyglądają troszeczkę jak gracze terro teraz. Trzy kałasznikowy, snajperka i autosnajperka. Na gracze terrorystów z czterema kałasznikowami. AWP, tych prawdziwych terrorystów. Także naprawdę taki terrorystyczny pojedynek, a tutaj Billy, oj, stoją w smoku z Fernem, no ale Billy widział go jako pierwszego, jako pierwszego widać tego gracza, który stoi w smoku, a nie ten, który stoi za smokiem, a tymczasem Royo, no on może tutaj odmienić losy tej rundy, Royo z jeszcze jednym trafieniem, no i robi nam się 3-3, no ale będą rotować pod bombsite'a, chociaż matka jeszcze jest tutaj w picie. No i on może naprawdę zrobić robotę. Jeden frag dla niego. Ale nie wcelował się tutaj w galerię. A przecież wchodzą już zawodnicy terrorystów. No i matka próbuje wychylać. Obił Billiego. No ale nie udało mu się go zabić. Razem mają lekko ponad 80 punktów zdrowia terroryści. Widzimy, że Royo od środka, od długiej, pójdzie Mist. No spalona to wnęka, no i Mist daje się zabić. Zostaje tylko Royo. Zobaczymy, czy będzie 11-4, czy jednak 10-5. No znają już jego pozycję. Royo tutaj powoli. Oj, dopalił bombsite. Nie wiem, czy będzie się tutaj palił Zayn. Nie, niestety nie. No ten flash nie sprawdził Zayna. Nie wpadł ten Molotow tak, jak miał wpaść. No i 10-5 dla Existence. No i już runda pistoletowa. Existence po stronie terrorystów. Fern
Ze smokiem, z flashem, już wykorzystane te granaty, reszta zawodników w kamizelkach. Wjazd shortem. No Sebix tutaj będzie miał ciężkie zadanie. Oj, Sebix daje jednego fraga. Sebix! Nie uda mu się chyba ukąsić drugiego. No tutaj mist. A Sebix dalej trzyma się w piachu. 3-3, no Nobnob jeszcze domyka i pójdzie tutaj od długiej. No muszą grać na czas terroryści. Chociaż Zaki daje jednego fraga. Sebix jeszcze ma tutaj szansę. No i Nobnob musi się pospieszyć. Nobnob z jednym fragiem. Może defować bombę na raz, antyterrorysta nie robi tego, ale Nobnobowi niestety nie udaje się ugrać tej rundy. Także Gobi od B z szóstą rundą. No i zobaczymy, czy zagrają teraz eko zawodnicy Existence, czy jednak na fullu będą próbowali grać. A raczej no oczywiście na miarę swoich możliwości, na to na ile pozwolą im koszty, ale widzimy chyba rundę eko, tak, są zakupione pistolety. Wydaje mi się, że będzie to lepsza decyzja. No chociaż jest dość modne ostatnio kupowanie Galila z Kevlarem. Naprawdę polecam. A przecież antyterroryści mają 5 pistoletów maszynowych, no na daleko zrobiliby dużo więcej graczy Existence, chociaż ja z tych pistoletów maszynowych lubię strzelać nawet na taki dystans jak ze snajperki. A widzimy, że Matka i Billy oberwali mniej więcej tak samo tym granatem. Już dorwany Billy, Zane z jednym trafieniem. Jeszcze Sebix tutaj znów chował się w piachu. Sebix z kolejnym fragiem. Namierzył jeszcze Ferna. No i zostaje sam Royo. Może rozda jakieś headshoty. Teraz headshot to nie był, no ale Sebix dorwany. Oj, Royo! Przegrywa timingowo z Bambiszkiem. No i 10-7 dla Existence Esports. Ale już prawdopodobnie zagrają na fullu. I zobaczymy, jak to się skończy. Abyśmy ujrzeli tutaj wygraną Existence. Oj, no te granaty na banan bardzo dobre pod Nobnoba. Zawodnicy antyterrorystów, no, z tym samym wyposażeniem. Tylko Sebix z dokupioną teraz M4-ką. A widzimy, że terroryści pod boomsite'em B, a tam przecież trzech zawodników Gobi od B. No i już jest wejście. Zaki tutaj odsmokowany. Na doniczkę jeszcze jeden z zawodników. Oj, no Zaki, czemu on nie jest zabity szybciej? Ale Zane trzyma się jeszcze na doniczkach. No i on jest zaskoczeniem. Sebix jeszcze z trafieniem z granatu. Royo zabity. No i zostaje tylko jeden z zawodników Existence, a on już poległ. Także Mist nie dał rady ukluczować tej rundy. No i już tylko 10-8 dla Existence. No spodziewałem się naprawdę szybszej mapy po tym początku. A jednak skombekowali zawodnicy Gobi od B. No i znów z rundą eko gracze Existence. Oj, no ten zapalający tutaj nie poszedł po ich myśli. A gracze Existence już będą chcieli wchodzić na bombsite'a prawdopodobnie. Zawieni właśnie pod nim. Royo tutaj przechodzi przez smoka. No Zane był na to przygotowany. Jeszcze ten granat od Billiego. Oj, matka, oberwał nim naprawdę porządnie. No i jest kolejny frag, tym razem dla Billiego. Zane z jeszcze jednym. No i zostaje sam Nobnob, który tutaj chyba już bez szans, chociaż on daje jeszcze jednego fraga. No dla niego na pewno ważne jest, żeby potracili trochę tych broni zawodnicy antyterrorystów. Ale widzimy, że banana zajmuje już Bambiczek. No on tam jest wcelowany. On da informację, jeśli zawodnik terrorystów będzie próbował ratować. No ale my wiemy, że on nie będzie próbował ratować. Już jest na balkonie Nobnob. Zaraz być może wyskoczy na Sebixa. Oj, Nobnob powoli. Ale Sebix spodziewał się go. Był wcelowany. No i już Existence na fullu.
Są kupione te kałasznikowy. Jest również snajperka u matki. Także naprawdę może być ciekawie. Antyterroryści również ze snajperką. Są dwa kałasznikowy. Są dwie M4. No i gracze Existence przesuwają się bardziej w stronę banana. Jeszcze tutaj Mist. No widzimy, że on lubi lurkować. Czy mi się wydawało, czy jeden z zawodników z domku? Nie wiem, tylko takie wrażenie. A Mist tutaj no, kontroluje plecy, ale to będzie wejście na bombsite B. Już to widzimy. Raczej nie dojdzie tutaj do rotacji. No Bambiczek, od niego będzie ważny ten pierwszy strzał. Bambiczek trafia, mimo bycia oślepionym matkę. No ale odpowiada Fern. Jeszcze tutaj granaty pod ruiny. Tam Bambiczek lekko poobijany, no ale Rojo, ale się on dostał tym granatem. No i terroryści będą chyba chcieli cofać, chociaż Fern ma tam ciekawą pozycję. Oj no, sam Billy już namierza Roya. Billy był bliski zdobycia kolejnych fragów, a tutaj jeszcze Fern domykał to od basenu. No oczywiście cały czas był tam schowany, nie spodziewali się tego antyterroryści. No i jest tutaj już Zane na długiej. Fern jeszcze zaraz złapie rotację od Bambiczka. Oj, Fern daje tego fraga. No i zostaje sam Zane. I zobaczymy, czy jemu uda się coś tutaj jeszcze zrobić. No Fern, ależ on tam biega, ależ on tam skacze. Oj, Zane przez chwilę jego nie patrzył. Fern podnosi sobie snajperkę. Biega sobie spokojnie, lewo, prawo. No Zane łapie zawodnika terrorystów. Podnosi tą AWP. No i mamy rundę dla Existence. 11. runda na ich konto. I być może teraz zacznie się już ta zwycięska pasa rund. No bo jak na razie zawodnicy GOBJB wszystkie 4 rundy, poprzednie 4 rundy wygrali. No i dopiero teraz Existence zwyciężyło z jedną. Na matkę widzimy, że tutaj z P90, 4 kałaśnikowy. A gracze antyterrorystów, no i ze snajperką u Bambiczka, 3M4 MP9. No tutaj musiał przygotować się Mist na przeciwnika. Dosiutko poobijany. Właściwie raczej to za wiele nie zmieni. No i tutaj już wchodzą terroryści. Zawodnicy Existence biegną na shorta, no i jest wejście. Wykurzony Zane daje jednego fraga. Matka, Billy z tylko jednym trafieniem w bombsite. No i Rojo może tą bombę podkładać. 3-3, Sebix już tutaj wychodzi agresywnie, chociaż złapany przez Roya. 3-2, no i Existence, jak nie teraz, to kiedy? Kiedy ma to się udać? Azaki daje fraga, no jest bardzo poobijany. Nobnob już na blisko, ale nie ma sensu pikować. Bambiczek tam wcelowany, ale dobrze, że odwraca celownik. Słyszy, na pewno słyszy go Rojo. Powiedział koledze, nie pikuj, nie próbuj tam łapać tego fraga. Azaki już wycofuje, żeby chować broń. Existence zdobywa 12. rundę tej mapy. Nie tego spotkania, a raczej tej mapy. No i przybliżamy się coraz bardziej do zwycięstwa i do upragnionego przeze mnie zjedzenia wreszcie czegokolwiek. No bo obiad był jedzony tam koło 15. Nie spodziewałem się, że mecz aż tak długo potrwa, no ale mieliśmy problemy. No i już są zakupy. Na full oczywiście drużyna Existence Esport. No i próbują też grać na fullu zawodnicy GOBJB. AUK, M4, MP9 u Sebixa z pistoletem Billy. No i snajperka u Bambiczka, zachowana snajperka z poprzedniej rundy. Dokładnie tak, emocje jak na grzybach. No ale jest to przecież finał. Także liczymy na Existence. A tymczasem Billy daje jedno trafienie. A tutaj już Zane na środku. No on przepędzony z tej długiej, chociaż daje jednego fraga. No i Zane, oj, miał jeszcze okazję. No Zane z jeszcze dwoma trafieniami. Och, ależ ten Zane się nam teraz rozbrykał. Bambiczek daje fraga.
No i Zaki to kończy. Źle, źle, że Existence przegrywa taką rundę. No i zobaczymy, czy zdecydują się teraz na grę. Tak, są kupione kałasznikowy. Matka z P90. Oprócz tego 4 kałachy. Na Gobio B ma pieniążki, żeby wygrać. 3 kałachy, M4, AWP u Bambiczka. No i naprawdę wygląda to coraz lepiej. No i spokojnie, spokojnie, powoli terroryści. Że im się nie spieszy. Tutaj mist z jakimś fejkiem pod bombsite'em, a bomba już wchodzi na BSB. Nobnob. Tutaj daje jedno trafienie Nobnob i zostaje tylko snajper, tylko Bambiczek w ciemni. No nie może dać więcej niż tego jednego fraga. Bambiczek już namierzony. Już ten granat pod niego. Jeszcze Rojo fraguje. No tak, to należało właśnie zrobić. I to musi być 13. runda dla Existence. Oj, Rojo, nie pikuj tam przesadnie. Nie ma potrzeby, żeby aż tak wychylać. 4-3. No wszyscy zawodnicy antyterrorystów od respawna CT i od ruin. Rojo już z trafieniem. Podnosi jeszcze kałasznikowa. Wskakuje tam na te paczki przed ciemnią. No i matka już zachodzi od pleców rywali. Mówi, dajcie czas, kolego. Oj, ten Rambus, ależ Zane tutaj poleciał. Niczym Adam Małysz, ale Fern, kończ tę rundę. 13-10 dla Existence. No i są już coraz bliżej. Coraz bliżej zdobycia tytułu. Tytułu najlepszej drużyny tego turnieju. A my tymczasem mamy przerwę dla GOBJB. Dokładnie tak, Roya młody KNS, ale to właśnie podoba mi się w grze snajperskiej Roya, że on nie stara się jakoś flikować na siłę. Oj, ależ Zane teraz daje fraga tutaj na środku, właśnie na Royo, który chyba miał snajperkę. No i tylko 4 graczy Existence Esports przy życiu, a przecież zawodnicy CT, no z Forsem, Scoutu Zane'a, Desert Eagle Zakiego i 3 pistolety maszynowe. W tym oczywiście 2 P90, no przecież żyjemy w Polsce. Ale miejmy nadzieję, że Existence da radę tę rundę ugrać. Billy jest tam pod daszkiem. Zaraz może dojść do konfrontacji z Fernem. Spokojnie, spokojnie, zawodnicy Existence. Jeszcze tutaj Fern flashował sobie. No i już wybiegają na Billy'ego. Ale Sebix tutaj pokazał swoje prawdziwe oblicze. 2 trafienia z tego P90. No i Zane zostaje sfragowany przez Ferna. Oj, no tutaj Sebix już jest na blisko. Nobnob go namierza, daje fraga. Ale jeszcze w BS-ie jest Zaki. Oj, Zaki, ależ on tutaj pędzi. Bomba jest podrożona. No i tylko Fern. Fern, on może to ugrać. Może z łatwością to zrobić. Fern niestety nie daje rady. Runda dla GOBJB, a było już tak blisko. Szkoda, że nie było więcej amunicji w tym kałasznikowie.
No już na full zawodnicy GOBJB, a terroryści 5 pistoletów maszynowych. Jedno 50, 4 maki 10. No, ale widać, że nie chcieli ryzykować. Kupili, no większość zawodników, tak do 2 do 1000 dolarów, żeby też mieć nagranie w następnej rundzie, gdyby coś tutaj nie poszło. Nie kupowali kałachów, nie starali się tego przegrać i potem musieliby grać rundę eko. Tylko zagrali te pistolety maszynowe. No tylko widzimy, że Sebix już daje informację. On skrócił ten domek B. No, jest tutaj bambiczek. On oślepia rywali. Tych, którzy już tam wchodzili. No i jest wejście. Zane daje jednego fraga. Tutaj przez tego smoka. Zane z jeszcze jednym. Chociaż daje trafienie. Mist. Z jeszcze jednym mist. No ale bambiczek tutaj niesprawdzony. No i Fern zostaje sam. Nie mógł przeżyć. 13 do 12 dla Existence. No i jest coraz bliżej przeciwnik. Oj, ależ to jest ciekawe spotkanie. Naprawdę żałuję, że o aż tak późnej godzinie się to zaczęło. Bo już mało spogląda. Już jesteśmy zmęczeni. Już gardło nie do końca ma ochotę się męczyć. A tymczasem Royo już daje jednego fraga. Oj, no zawodnicy Existence zaczynają dużo lepiej. No jak na razie spokojnie, no stracili Zayna, gracza antyterrorystów. A tutaj już granaty na bombsite B, ale jest to tylko fake. A tutaj już będzie wejście na A. Jeden zawodnik na rotacji. Dwóch zawodników antyterrorystów na BSA, a w tym Billy, który tutaj już zapędził się głęboko na długą. Sebix daje jednego fraga, Billy z jeszcze jednym. Fern odpowiada, no Sebix znów trzyma się tutaj w piachu. Oj, ten zapalający, no niestety nie siadł. Matka, oj, nieszczęśliwy timing, chociaż jednak daje sobie radę. Podniesiona M4, no i Sebix dalej się trzyma przy życiu. Dlaczego on żyje tak długo? No podkłada tę bombę. Zostaje jeszcze bambiczek, który tutaj już od galerii. I zobaczymy, no, od jednej pozycji. Ale Nobnob, on ma tutaj właśnie dobrą pozycję. On powinien złapać rywala. Bambiczek ukąszony i zostaje tylko Sebix. Prosimy, Existence. Ta runda musi wpaść na wasze konto, Nobnob! Daje fraga, ależ pięknie to rozegrał. No w tak ważnym momencie zachował się jak trzeba było. No i naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę komentować grę Existence w tym finale. Czasem właśnie gracze terrorystów, 3 kałasznikowy, 1 M4, Galilar, na terroryści muszą forsować, 1 M4, 1 MP9, 3 pistolety, nie możemy takiej rundy przegrać. Zaki obrywa bardzo tym nade'em, no ale jest tutaj razem z Sebixem, Zaki, ależ on daje headshota. Dlaczego w ten sposób matka wykłada się tam na bananie? Ale to nieważne, skupmy się na grze reszty z naszych zawodników. No to będzie próba wejścia na bombsite, a muszą przyspieszyć. Na balkonie jest bambiczek, on to musi zaskoczyć. A Zane już od pleców, Billy daje jednego fraga, Zane z jeszcze jednym trafieniem, Zane z kolejnym, no i zostaje sam Nobnob. Jak przegrywamy taką rundę? Rundę, w której no nie mają wyposażenia zawodnicy GOBJB. No i jaką podejmą decyzję zawodnicy terrorystów, dowiemy się już po tej przerwie technicznej, a raczej taktycznej. Do usłyszenia za chwilkę.
Wracamy do tej mapy. 14-13 dla Existence. Decydująca mapa w tym pojedynku. No i decydują się na rundę Eko. Dwa Desert Eagle, dwa teki. Lock. Uwaga, Mista. Antyterroryści oczywiście na fullu. Pistolet maszynowy u Billiego, no ale widzieliśmy, że on z niego potrafi zdziałać cuda. Oj, no żałuję, że nie grają trochę wcześniej tego pojedynku, a zawodnicy terrorystów szybko pod bombsite'em, a chociaż Sebix już tutaj wie, co się dzieje. On zajął cały banan. No i mogą przez to mieć kłopoty zawodnicy terro. Bili z tym granatem. Oj, matka tam mógł cierpieć, ale tylko 4 HP stracone. No i Sebix już namierzony, już wiedzą terroryści, że wiedzą antyterroryści, co się dzieje. No i Sebix wie, że on się tutaj musi utrzymać przy życiu. Są w kleszach zawodnicy Existence. No ale może im udać się taką rundę zwyciężyć. Bambiczek schowany tutaj na cmentarzu. No już obijany Zane na środku. Zane daje jednego fraga. Matka oraz Mist giną. No i Royo tutaj jeszcze z kontrolą skrótu. Daje trafienie, no ale nie ma bomby i zostaje sam Royo. Jak to powiedział młody KNS Dexys. No ale Zaki daje fraga. 14-14. Ależ ten pojedynek jest niesamowity. Ależ ten pojedynek jest ciekawy. I zawodnicy terrorystów, 5 kałasznikowów, są granaty, granatów nie brakuje. Przeżyjmy wspólnie zwycięstwo Existence na tym turnieju. Miejmy nadzieję, że tak to się właśnie skończy. A oni już z podejściem pod bombsite. A, Royo tylko tutaj z kontrolą banana był przez chwilę. Antyterroryści mają snajpera, mają 2 kałachy podniesione po stronie antyterrorystów. Ale to nie może być problem, to nie może być problem dla Existence. No już poleciały flashy, poleciały smoki i jest rotacja. Nie spodziewali się tutaj Sebixa, no ale Sebix on musi zostać dorwany. Ile zrobi? Sebix z jednym, tylko jeden frag dla niego. Pędźcie na ten bombsite B. Jakby od tego zależało wasze życie, bo właściwie zależy, ale tylko w grze komputerowej oczywiście. A tutaj już Zane zaflaszowany przez własnego kolegę, no i rotacja z powrotem na bombsite A. Oj, ależ oni miotają, ależ oni tutaj rzucają przeciwnikiem po mapie. Biegną, pędzą. No jest w bombsite Billy. Billy niesprawdzony, ale jest tylko jeden frag dla niego. 3-3. Zaki już tutaj przy smoku. Daje sobie radę. 2-3. Zawodnicy Existence muszą wytrzymać ten napór. Muszą dać radę. Nobno poobijany. No i Zaki daje fraga, tylko Nobno przy życiu. On trzyma się jako ostatni tutaj w BS-ie. Nobno musi dać radę. Bambiczek złapany. Nobno! Zane z trafieniem. 15-14 dla Gobiot B. No i zobaczymy, czy dojdzie do dogrywki, czy Gobiot B zwycięży w tym pojedynku. No mają mało pieniędzy zawodnicy Existence Purple. Nawet jeśli przegrają ten mecz, no to i tak naprawdę zasłużyli na brawa. Po tak zaciętym, tak ciekawym spotkaniu. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. Nie chcę tego mówić zbyt często. Ale jak najbardziej zapraszam, a Zane już daje fraga. Nie może, to nie może się tak skończyć. Ale jak na razie na to się zapowiada. A szkoda, bo przecież mieli taką przewagę zawodnicy Existence na początku. 8-9-2. I zaraz zobaczymy, gdzie będą chcieli wchodzić gracze Existence. Na razie spokojnie. Trójkę na rampie. Kają może na jakiś skrót. Tutaj Bambiczek z Zainem ciekawie ustawieni. Sebix już z jednym trafieniem. Odpowiada Fern. No i muszą rotować na bombsite B zawodnicy antyterrorystów. A gracze Existence spowolnili. No poleciał tutaj smoke od CT. Wiedzą, że nie mogą tego też zrobić tak pochopnie. No ale przecież zostało tylko 40 sekund, a tutaj zapalający.
Będą go gasić, czy poczekają? Jednak czekają. Smog na długą, również też dorzucony, ale jest powrót na bombsite B. No to nie będzie BSA, tylko 25 sekund do końca, muszą się spieszyć. Nie ma granatów. Nie ma żadnych granatów. 20 sekund do końca. Bierzcie bombę. Bierzcie bombę i podłóżcie ją. Ginie. Ginie Zaki. Podkłada bombę. Fern. No zdążyli. Zdążyli to zrobić. 3 na 3. I tutaj dwójkowo na basenie ustawieni. Nie wiem, dlaczego my nie widzimy Ferna. Zane daje jednego fraga. 2 na 3 zawodnicy Existence. Oj, Fern. Gdzie patrzeć? Gdzie patrzeć? Trumnę czy CT? Nie wie Fern. Jest frag! Jeszcze Fern z jednym! Zostaje sam Bambiczek! Bambiczek wygrywa taką rundę! 1 HP na jego koncie! No naprawdę GG! 28, 27 fragów od Zayna, od Sebixa. I Rojo z 27 na koncie. Rozłączamy się z serwerem. Koniec. Koniec tego spotkania. Dziękuję wszystkim za obecność. Można subskrybować. Jak najbardziej do tego zachęcam. Żeby być na przyszłość od razu z wszystkimi meczami Existence. Ponieważ jestem teraz ich komentatorem. Także serdecznie zapraszam do komentatorki. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście. Niestety nie było jeszcze dzisiaj grafik. No tych grafik zabrakło. Także jest grafika. Czekamy na start. Zapraszam oczywiście do Existence na fanpage Existence Esports. Również do mnie. Link do tego fanpage'u jest w opisie. Serdecznie zapraszam. Życzę wam wszystkim dobrej nocy i mam nadzieję, że słyszymy się przy następnej okazji na tym kanale, przy moim jakimkolwiek live'ie z gier, bądź też przy następnym komentowanym spotkaniu. Trzymajcie się. Dobrej nocki.